Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo serdecznie. Witam wszystkich foliarzy, sekciarzy, wariatów, oszołomów, politycznie niepoprawnych, czyli wszystkich ludzi dobrej woli i naszych sióstr i braci, tych, którzy z nami chcą przebywać. Pozdrawiam was wszystkich z nazistowskich Niemiec, tutaj, gdzie jesteśmy, ponieważ dzisiaj lecimy po całości, już nie ma sensu gdzieś tam za winklem stać i udawać, że się czegoś nie widzi, że się czegoś nie słyszy. Widzicie, do czego to doprowadziło, te skrywanie się gdzieś. Lecimy po prostu i mówimy tak, jak jest. Razem ze mną jest mój brat duchowy, Krystian. Witaj, bracie. Cześć, Iggy. Cześć wam wszystkim. Cześć. Słuchajcie, na samym początku parę ogłoszeń parafialnych, więc pierwsze ogłoszenie. Chciałem wam wszystkim razem z Krystianem włącznie podziękować za pamięć i wsparcie i za życzenia urodzinowe. No ja wam powiem szczerze, ja w pewnym momencie myślałem, że jestem prezydentem. Ja dostałem tyle... Jesteś. Ja dostałem tyle pozdrowień, no tyle ciepła, tyle serca od was, że powiem wam, że tutaj na klatce piersiowej to co chwilę musiałem się łapać i zaciągać powietrza, bo normalnie to tak, ciężko było z oddychaniem. To jest właśnie wtedy, jak takie wzruszenie się zbiera i naprawdę dotarliście mi do wnętrza. Ja widzę, jaką my jesteśmy mocą. To jest niesamowite. My stworzyliśmy coś bardzo wielkiego. My wszyscy razem. My wszyscy, bo ja uważam, że powinniśmy się cały czas spotykać na wysokości oczu, nie wywyższać się, ale też pamiętać o tym, żeby się nie poniżać. Idziemy w jednym kierunku, wszyscy razem, trzymając się za ręce. Także tutaj na wszystkich forach, gdziekolwiek żeście się pokazywali, jeszcze raz dziękuję tobie, Krystian, żeś tam to wszystko rozganiał, rozdmuchiwał. No nic nie rozdmuchiwałem, Zygfryd, nic. Tak, to wszystko fajnie płynęło. Nawet mi się przyjaciele od lat gdzieś tam zaczęli pokazywać jakieś archiwalne zdjęcia, jak jeszcze kiedyś zmarszczek nie miałem. No wszystko niesamowite. No po prostu niech to będzie naszą wspólną zabawą i bawmy się tym wszystkim dobrze. No druga taka rzecz, za którą też równie chciałbym podziękować, to wszystkie maile, które przysyłacie, ponieważ dostajemy bardzo dużo informacji, skany, jakieś tam ulewy, pożary, gdzieś tam wybuchy, cokolwiek. Wszędzie są informacje przesyłane, teksty, poczty głosowe. Słuchajcie, wszystko jest ważne. Jeszcze raz wdzięczności za to, za te przysyłanie tego wszystkiego. Oczywiście my z tego korzystamy, w miarę możliwości też puszczamy dalej. Niejednokrotnie wasze wiadomości były przesyłane właśnie tutaj na antenie. Oczywiście również trzeba podziękować za wpisy pod filmami, bo to nam bardzo dużo pomaga, ułatwia nam naszą pracę. Jak ktoś coś potwierdza, to też jest dobre, bo to na podstawie tego możemy tutaj dalej pracować, bo jak ktoś to potwierdzi i wiemy, aha, idziemy w dobrym kierunku, no to to też jest pewnego rodzaju wsparcie. Krystian częstokroć tam właśnie pod filmami też się udziela i pisze, potwierdza, bądź tam koryguje coś i tak dalej. To wszystko jest ważne. Tak. To jest o tyle fajnie, Zygi, niekiedy jest zaprzeczenie, ktoś zaprzecza, że nie, tak nie było, ale z drugiej strony zaraz ktoś inny właśnie dopisuje komentarz, że nie tak, było tak i tego nie widziałeś, albo tam trzeba dalej sprawdzić i ten. I to jest fajnie, bo to znaczy, że to więcej ludzi o tym myśli i więcej ludzi to sprawdza i to za to wam dziękuję bardzo. Tak, tak, jak najbardziej. I to by była ta rzecz. I trzecia rzecz, co też jeszcze chciałem przekazać,
Trzy dni ciemności. Słuchajcie, rzecz niesamowita, ja mam je za sobą. Trzy dni ciemności, wyobraźcie sobie, wcale nie jest aż tak źle. Nie ma informacji, można bimbać sobie. Przez trzy dni miałem wyłączony internet i dlatego się nie udzielałem, nigdzie mnie nie było. Zawaliłem terminy ze Zigim z Teksasu, z Arianem, z Agnieszką i Mirkiem, z Radkiem zawaliłem, no po prostu nie miałem internetu, no nie i koniec, tak? Z Krystianem mieliśmy nagrywać, też żeśmy sobie odpuścili, ale no powiem wam, jak trzy dni nie ma internetu, to człowiek naprawdę jest, chodzi taki jakiś lewy, nie wiadomo jak to się ustawiać do tego wszystkiego, no jest tak, kurczę, troszkę maszkietnie, ale z drugiej strony to też jest fajnie, jak tak człowiek może taki mały reset przeprowadzić. Dzisiaj będziemy o resecie troszkę mówić. Tak mniej więcej jest to w miarę tak, bo można troszeczkę właśnie tak ustawić się znowu na nowo. U mnie to było to, że pojawiły się jakieś koszty. Ja musiałem naraz zapłacić dziesięciokrotną sumę pieniędzy za moje łącze telefoniczne i zrobiłem to, żeby w ogóle tutaj z wami znowu być i przekazywać wiadomości, ale to takie coś się pojawia, jak człowieka chcą wykończyć. Także jeszcze nie dotarłem do tego, czym jest spowodowany ten koszt, bo był rachunek całkiem normalnie zapłacony, a tu naraz taka suma pieniędzy. No nie miałem innego wyjścia, zapłaciłem to i lecimy z materiałem dalej, bo my mamy materiału bardzo dużo i nie możemy sobie na to pozwolić, żeby przez kilka dni po prostu lecieć w kulki. Także i to mamy za sobą. I teraz tak, przed nagraniem z Krystianem dzwoniłem dzisiaj z Torstenem, czyli z tym Niemcem, który tutaj z nami współpracuje, jeżeli chodzi tutaj o sytuację geopolityczną. I dlatego mój wstęp taki drastyczny i on otwarcie powiedział, jesteśmy w państwie, które jest nazistowskie i to trzeba powiedzieć po imieniu, nie ma co się z tym czaić. Nami rządzą naziści, którzy są z drugiej strony również wyznawcami szatana, to jest ten wysoki pułap i wszystko, co tu się dzieje, jest wywrócone do góry nogami. Nie ma się z tym, co jakby gdzieś tam ukrywać, skrywać, bo oni to nawet oficjalnie poprzez różne symbole pokazują. Ale co teraz się dzieje? Jest szarpatyka w państwie na U. Putin na defiladzie zwycięstwa 9 maja w Moskwie pokazał, wyraźnie powiedział, że to jest walka, którą my wygramy definitywnie. Jest to walka z tymi, którzy nazizm propagują i chcą wywołać światowy kryzys. Żeby ten światowy kryzys podeprzeć, Zachód potrzebuje przede wszystkim trzeciej światowej za wszelką cenę. To państwo tutaj zachodnie jest splajtowane. Ja tu nie mówię tylko o tak zwanych Niemczech, ale również o całym Zachodzie. I cały Zachód, czyli po prostu to przemysłowy konglomerat, tak? To jest militarny kompleks, to jest, to są koncerny farmaceutyczne i finansowa mafia, czyli to wszystko, co nazywamy urzędami skarbowymi, bankowością, to jest mafia. I ci wszyscy razem wzięci w tak zwanej zmowie milczenia chcą za wszelką cenę wywołać kryzys, aby mogło dojść do trzeciej światowej. W jaki sposób? Między innymi przez prowokacje.
A więc ja bym tutaj Krystianowi oddał hosta i może zaczniemy tym razem troszeczkę od strony kuchni i pokażemy, Krystian już ma hosta, i pokażemy może jak ma się to najzwyczajniej na przykład z prowokacją, gdzie ambasador państwa na R został oblany farbą i w normalnych układach można powiedzieć by, że coś takiego to już jest powód, aby się prawdziwe kłębowisko zrobiło. Ja tutaj tak zacząłem może tak od razu na hura, ale jeszcze raz Ciebie witam, Krystian, także jak chcesz jeszcze raz powitać naszych widzów, no to oddaję Ci głos i już pokazuj, co tam widzimy. Już Wam pokazuję dalej, bo to było złożenie kwiatów pod pomnikiem w Warszawie i to, nie wiem, czy to wszyscy widzieli, ale to zrobiło rundę właśnie w niedzielę. Mhm. To było 9 maja było to. Słychać zgryt, bo ja nie jestem pewny. Tak, teraz, słychać. Słychać. I to wideo było słychać też, tak? Nie, wideo nie było słychać. Poczekaj, to muszę tylko to jeszcze zrobić. Ale jak wideo leci na głos, to wtedy powinniśmy być cicho, bo nie słychać nas. Okej. Tylko... Bo trochę się trzeba pobawić, ale już to mam. I tu właśnie mam... Tu nie widać, tak... nie widać. Nie widać jeszcze? Nic nie widać, Zygfryd? Nie widać. To czekaj, muszę jeszcze raz. A hosta mi wysłałeś? No pewnie. To czekaj, to... a teraz widać już? Mój... Nie, jeszcze nie widać. No to nie mam hosta, to czekaj, musimy sprawdzić. Host, ja mam hosta, no ale nie mogę robić teraz. No to może ja będę dalej mówił, a ty będziesz więcej. No ja tu muszę pobawić się trochę, no ja muszę coś chyba odhaczyć. No, więc mieliśmy to spotkanie właśnie ambasadora państwa na R, to było w Warszawie, prawda? Tak, 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 to było w Warszawie. Tak. I podczas tego całego zgromadzenia został oblany czerwoną farbą. Jak popatrzymy w ogóle na narrację tych wszystkich polityków, to ewidentnie zauważamy, że próbuje się za wszelką cenę cokolwiek sprowokować, w jakikolwiek sposób. Bo zobaczcie, jeżeli Niemcy są strefą administracyjną państwa na R, a ktoś taki jak zwierzchnik państwa, w tym wypadku, no moim on nie jest, ale w tym wypadku jest to kanclerz Niemiec Scholz, jedzie do państwa na U, żeby się z nimi zbratać i zadeklarować chęć pomocy, a jakby trzeba nawet militarnej, no to równoznaczne jest z rozpoczęciem działań militarnych. Rosja ma do tego prawo. Ale zobaczcie, jak właśnie państwo na R, jakie jest rozsądne w swoich działaniach. Nic takiego się nie wydało. Wręcz przeciwnie, jak ambasador w Polsce został oblany tą farbą, również nic się nie stało. Dlaczego się nic nie stało? Ponieważ oni wiedzą, że jest to przez Zachód chciany, żeby orężem rozpocząć cokolwiek. Oni by bardzo mocno chcieli, żeby te działania rozpocząć. Wtedy można by bardzo dużo pieniążków zarobić. My już te systemy, my już te
tą całą machinerię znamy, w jaki sposób to funkcjonuje. Więc my tu mamy ewidentnie dwóch przeciwników, czyli państwo na R i cały Zachód, który za wszelką cenę właśnie chce wywołać te działania, a te działania nie przychodzą i koniec. Teraz wywołanie światowego kryzysu. Chce się wywołać kryzys na, jeżeli chodzi o dostawy żywności. Robi się wszystko, aby na świecie nie można było różnego rodzaju upraw kultywować. Rzeczy, które różnego rodzaju hodowle utylizuje się, wywołuje się nowego rodzaju demię, ostatecznie po to, żeby wywołać kryzys. Jeżeli będzie wywołany kryzys, my mamy już tu coś takiego, że nie można na przykład mąki zakupić w taki jakiś schludny sposób. Jeden drugiemu wyciąga z koszyka na zakupy mąkę, bo zaczyna jej brakować. A państwo na R deklaruje, to się akurat teraz dzieje, że w tym roku będą rekordowe zbiory pszenicy. Zobaczcie, jaka różnica. Z jednej strony się mówi, że nic nie ma, bo się chce wywołać kryzys, a z drugiej strony mówi się, my nie wiemy, co z tym robić. To jest ścieranie się dwóch światów. My mamy tutaj naprawdę ścieranie się tych głównych frontów. I to, żeby to zobaczyć, trzeba się zawsze wdrapać na poziom wyższy, bo z tego normalnego pułapu, jeżeli byśmy chcieli tylko oglądać telewizję, nie dojrzymy nic. Nie dojrzymy nic, bo ludziom jest podawane gotowe na tacę, co mają konsumować i w co mają wierzyć. Więc naszym zadaniem jest naprawdę, kochani, wyłączyć w końcu tą diabelską skrzynkę, żebyśmy mogli to zrozumieć. No akurat wy, do których my tutaj mówimy, wy to wszyscy wiecie doskonale, ale ci, co już w naszym bezpośrednim sąsiedztwie mieszkają, ci już tego nie wiedzą. Więc nic nie pozostaje nam, jak tylko po prostu wziąć się w garść i zacząć wspólnie łączyć te kropki. My już i tak bardzo daleko żeśmy doszli, ale my dojdziemy jeszcze dużo dalej. Krystian, jak to tam wygląda z tym pokazywaniem filmu? Zygfryd, ja spróbuję teraz się przełączyć na hosta. No. Nie wiem, czy to już, bo coś mi się tutaj pomieszało. Myśmy długo szukali właśnie z tym Zoomem, żeśmy próbowali i dlatego tam coś się chyba przestawiło, ale spróbuję teraz się przełączyć. Powiedz mi, czy coś widać. Nie, jeszcze na razie nic nie widać. Czekaj, teraz nie mogę. Teraz? No, teraz coś się pokazuje. Jest coś, tak? Tak, jest główna, no teraz jest, teraz tam... No to mamy, to mamy, dobra, to no, tu jesteśmy uratowani. No to zobaczymy. To ja zaczynam od tego ambasadora. Dobra. Znaczy te zdjęcia są troszkę straszne, ale to jest jakiś, on to mówi, że to było słodkie, to nie była farba nawet, że to było coś słodkiego, jakiś sok, ale to strasznie dalej, wygląda. Ale dalej go nie widać, ja tylko widzę twoją stronę, gdzie masz te wszystkie filmiki. No, ja już to daję, Zygi, już to daję. Dobra. I czekaj, jeszcze zrobię głośność, żeby poszło i już wam to daję. Teraz mam jeszcze dwa inne.
Czyli tak daleko, to było bez głosu teraz te dwa filmy, dlatego nie było głosu żadnego, ale tak daleko właśnie to doszło teraz no, z tym, co się dzieje w Polsce, nie? No To i jest nawet taka tak. kontrreakcja też. Także to było tutaj w tym momencie bardzo łagodnie, że tylko tak to się skończyło, ale znaczy to wydarzenie, to dla mnie to jest nie, znaczy ja się nie spodziewałem, że coś takiego może się wydarzyć. Ja też nie, tym bardziej jak to w ogóle możliwe? Przecież taki ambasador jest tak dobrze strzeżony. Jak mogło do takiego czegoś dojść, żeby ktoś na taką bliskość podszedł i miał różne takie rzeczy? Tych ludzi się sprawdza. To jest no coś niewyobrażalnego, że mogło takie coś się wydarzyć, ale to tylko świadczy o tym, że ta prowokacja jest szukana za wszelką cenę, żeby to osiągnąć. Więc tutaj musimy mieć na uwadze, że rządy są oszukańcze, to są wszystko kryminalne organizacje, które absolutnie nie chcą naszego dobra, tylko chcą właśnie nas skłócić. I tutaj, kochani, jeszcze to, co powiedział mi Thorsten, on jako Niemiec mówi takie coś. Jedynym naszym ratunkiem, ja podpisuję się pod to lewą i prawą ręką, jedynym naszym ratunkiem to jest, abyśmy pozostali razem. Łączmy się, bo jeżeli oni nas rozdzielą, jest po nas. Oni robią wszystko, co tylko mają do dyspozycji, bo ostatnio ich deską ratunku jest trzecia światowa. Jeżeli do niej nie dojdzie, jest po nich. Oni są spaleni na całej linii i oni doskonale o tym wiedzą. Także oni dostawają dyrektywy z góry, żeby cały czas to nasilać, żeby absolutnie nie odpuścić tej narracji, że mogłoby się to zakończyć pokojowo. Oni nie chcą o tym nawet słyszeć. Także miejmy to, kochani, na uwadze. Tak, to by było to. Nie wiem, czy tam jeszcze chcesz do tego, Krystian, coś dodać? Pokażmy może odnośnie tej Rosji, bo o tych zbiorach pszenicy. Masz tam gdzieś to pod ręką? Czy te zbiory pszenicy to było? Ja sobie to gdzieś zapisałem. Moment. Tam było też wstrzymanie gazu do Finlandii. Myśmy to gdzieś mieli w jednym miejscu. Ja to już poszukam, zaraz wam pokażę, ale to tylko było takie. I w tym samym kontekście puścimy też Simona Mam. Parksa. Już robię Zygi, już mam. Się muszę trochę rozkręcić. Dobrze, dobrze. Tak jest. Tutaj mamy zbiory pszenicy. To jest wprawdzie zdjęcie poglądowe, ale tutaj świadczy o tym, że w tym roku szacuje się, że właśnie państwo na R będzie dysponowało niesamowitymi zbiorami, obrodziło wszystko i już zawczasu prezydent tego państwa deklaruje, że mają po prostu żywności całe mnóstwo. To jest jakby przeciwwaga, to jest dźwignia po drugiej stronie właśnie do tego bełkotu, do tej obowiązującej narracji właśnie Zachodu. I tym samym tchem jeszcze jest wstrzymanie gazu do Finlandii. Masz tam jakiś artykuł na ten temat, Krystian? Z Finlandią był prąd zakryty. Tam było wstrzymanie prądu. A to był Czekaj, prąd, trafiłem. tak. Nie wiem dokładnie, gdzie to mam, ale to chyba to wystarczy, żeby to powiedzieć. O, tu jest, akurat właśnie mam to teraz tutaj. Ciekawe, co było powodem tego wszystkiego, to teraz to też jest państwo sąsiednie,
nie mamy informacji dlaczego, ale są wstrzymane te przesyłki prądu. A Tu, Simon... tu jeszcze byłaby ta informacja od razu od Simona Parksa. Tak, dokładnie. O gazie, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawe. I właśnie tu chodzi o to, że państwo na U w tym momencie zamknęło, o tu właśnie ten, pisze, Ukraina wstrzymała tranzyt gazu do Europy. Nieoczekiwany rozwój, ponieważ Ukraina wyłączyła jedną trzecią gazu ziemnego przepływającego przez państwo na U i przeznaczonego dla Europy. To jest Także bardzo skutecznie dużo. Zrezygnowała gaz ziemny, który Europa dostaje od państwa na R, nie? Tak. Tu jest cały czas, była taka przemowa też Putina, ja to gdzieś miałem, widziałem, ale zapomniałem zapisać, ale to chodziło o to właśnie, że on się odniósł do ludzi właśnie na Zachodzie i powiedział, żeby sprawdzali, patrzyli na palce swoich polityków, którzy doprowadzili do tych wszystkich sankcji i te sankcje prowadzą tylko do tego, że właśnie nie będziemy mieli co jeść, czym się ogrzewać i wszystko będzie zwalane właśnie na prezydenta Putina. Właśnie to jest to, żeby teraz znaleźć w tym wszystkim kozła ofiarnego, bo jeżeli gaz właśnie z państwa na U przestanie płynąć, no to można to podprowadzić bardzo dobrze pod to, że tam była szarpatyka i kto to wywołał i właśnie teraz mamy tego kogoś, kto doprowadził do tego, że macie waszą kuchenkę zimną. Chodzi też o to właśnie, że tu się nikt z naszymi, znaczy z ludźmi nie liczy, nie? Tu tylko się liczy polityka, cele ich, to co oni chcą osiągnąć i w jakim kierunku oni idą. A tak naprawdę to widzimy po prostu, jak jesteśmy traktowani odgórnie. Nas po prostu nikt nie pyta, czy my moglibyśmy w tej kwestii cokolwiek powiedzieć. Nic. Tak samo jak Bundeswehr miała do spraw działania, miała swój Ausschuss, czyli taką komisję, która to wszystko badała. I ona naraz zostaje rozwiązywana. Została powołana poza nami, rozwiązywana też zostaje poza nami. Nikt nas się nie pyta, chcemy tego, bądź nie chcemy tego. Wszystko jest robione za naszymi plecami, a my się zastanawiamy nad tym, co ta komisja przez te 2 lata zrobiła, oprócz tego, że kosztowała hałdę pieniędzy. Co ona oprócz tego zrobiła? I takie twierdzenie, że ach, co tam taka Bundeswehr, to tam tylko głupki siedzą, bo takie, miałem takie też określenia. Słuchajcie, jeżeli ktoś gdzieś jest wojskowym, to nie myślcie sobie, że to są idioci. Oni dokładnie wiedzą, co się święci. W każdym państwie. Są zwykle takie informacje, to było na kanale Ultrasola w piątek. On miał informacje od medyków wojskowych, i coraz więcej żołnierzy tutaj z Bundeswehry znajduje się na chorobowym, na długoterminowym chorobowym. Tak jest. I to jest bardzo ważny znak i wskaźnik, że buntują się. Oni wiedzą, co czeka, co się szykuje i po prostu nie chcą w tym uczestniczyć. Nie? Było takie przemówienie pani Baerbock w Bundestagu i została wielokrotnie zapytywana i żeby się odniosła do kwestii, czy Niemcy będą brały udział w szarpatyce i wspierać albo pomagać i opowiadać się po stronie państwa na U. I 2 razy dała bardzo, bardzo wykrętną, niewystarczającą odpowiedź. Nie wiem, czy ty to masz w swoim repertuarze.
Tego akurat nie mam, znaczy mógłbym może znaleźć, ale czekaj, może to znajdę To na jest szybko, bo to wprawdzie w łatwo. języku niemieckim, ale widzimy ten cały teatrzyk kukiełkowy i w jaki sposób oni odnoszą się do nas. No ja jestem bardzo zniesmaczony tym wszystkim. Jak to wszystko widzę, to mnie to tak, aż mnie unosi niekiedy na fotelu. Chociaż człowiek wie, że to jest kino, ale jak to widzisz, to scyzor się otwiera. Zresztą oni się wszyscy teraz ostatnio zaczęli tam zjeżdżać, jak muchy na lep tam lecą. Jakoś to państwo na U wszystkich magicznie przyciąga. Tam chyba jest jakiś magnes, Krystian, wiesz? Ja tego zwykle akurat próbowałem szukać, ale nie będę tego szukał, bo to nie jest takie ważne. Ta No. pani Berdyk właśnie powiedziała, że ona dla narodu, jak ten naród będzie bity, powiem tak, to trzeba powstać, to trzeba pomóc i tak dalej. To jest porównywalne do tego samego okresu czasu, wtedy też Zieloni rządzili w Niemczech w czasie w Jugosławii i wtedy też właśnie została wysłane wojska, została zbombardowana Jugosławia praktycznie z woli polityków. Tam w ogóle to nie było ani przez UNO uhonorowane, ani przez inne organizacje, które powinny to dopuścić. To była tylko wola polityków i teraz tak samo jest z tą Baerbock. Znaczy ja to mam takie krótkie wideo, zwykle to pokażę mam, jak ona jest lubiana, właśnie została obrzucona jajkami. Także ludzie wiedzą, co jest grane i potrafią reagować. Czekaj, ja tylko muszę tego znowu tutaj włączyć. Puszczę wam, to było przemówienie 8, czyli w niedzielę. Den Blick dafür, dass nicht die Lautesten sich immer durchsetzen, sondern den Blick dafür, wer eigentlich Unterstützung in der Gesellschaft braucht. Und auch das haben wir. Ihr könnt so viele Eier werfen, wie ihr wollt. Ihr könnt so viele Eier werfen, wie ihr wollt, wenn ihr meint, davor haben wir Angst. Ich kann nur klar und deutlich sagen, so einfach. I to są właśnie tak są lubiani politycy tutaj w Niemczech. Od razu zwykle skoczę tutaj do punktu dalej. Znowu ta pani w akcji głównej. I chciałem tylko dodać, bo jest tak komentowane właśnie, że kanclerz jest tak umoczony po same uszy, że prawdopodobnie będą go za chwileczkę zmieniać. I jest takie przypuszczenie właśnie, że ta pani będzie następcą kanclerza. Także nawet by to z tego wynikało właśnie, jak ona ma dużo do powiedzenia, nie? Я думаю, спільними силами ми можемо перемогти. Перемогти – це повернення Україні всіх прав і свобод наших громадян, нашій території. І зараз тут є Unterstützung aus Berlin, czyli że dostają pomoc z Berlina. To już jest zapowiedziane od niedzieli, to właśnie kanclerz Scholz obiecał dostawy ciężkiej broni do państwa na U. I tu w tym momencie to już, to co właśnie Zygfryd mówił na samym początku, że to jest ta retoryka właśnie, żeby iść na całość. Tu się idzie na całość i właśnie przed tym ostrzegał Thorsten, że musimy być bardzo czujni, musimy teraz naprawdę ze sobą współpracować. Powiedział naród polski i niemiecki, niech się łączy, bo jeżeli wpiorą między nami klin, którego nie można będzie wyjąć, to jest po nas. I naszym zadaniem jest nie dopuścić, żeby w ogóle coś takiego mogło się wydarzyć. Więc jeżeli zacieśnimy naszą współpracę, to oni nic nam nie zrobią, nie mają szans. Ja może polecę dalej, tu były właśnie wycieczki na Ukrainę, to właśnie cały czas jest pokazywane, że
W państwie ja się muszę uspokoić, Zygi, bo ja zamknął ci to wideo znowu przeze mnie, ale w państwie na U właśnie cały czas przyjeżdżają nowi goście i to jest nawet podawane jako, że tam specjalne wyjazdy jednodniowe czy urlopowe, czy jak to rozumieć, ale po prostu tak dużo się dzieje, że to aż nieprawdopodobne, że tam jakiś konflikt wojskowy jest. Tu jest pani Pelosi z Waszyngtonu. Ten pan jest też bardzo znany, jak akurat jego imienia, jego nazwiska nie znam, ale to też ja wam tu puszczę parę takich tych. Ja to może będę przewijał, Zygi, bo tutaj, żeby wejść na właściwe, znaczy to by trzeba poukładać, ja tego nie mam poukładane, ale tu wam pokażę właśnie parę takich. O, tutaj Scholz i Macron. Czy pojadą do Kijowa? Znaczy wiadomo, pojadą, bo zostali zaproszeni znowu. To jest informacja z 7 maja. Tu jest finansminister Lindner. Kündigt Kiew-Reise an. Znaczy zapowiada wyjazd do Kijowa. Też 7 maja. 5 maja. A tu jest o tych. Czy odwiedzi papież Ukrainę? Wszystko się w praniu okaże. Tu jest pani Bas, to jest też jakaś nowa Bundesprezydentin. To nawet nie wiedziałem się bardzo trudnie. To jest teraz takie rozdanie. Ja też nie wiedziałem. No proszę, jak ładnie. Też jedzie do Kijowa. Baerbock. Scholz, Steinmeier. To są, Tu to jest. jest ten Steinmeier, to jest ten, który jeszcze niedawno został wyproszony, teraz został zaproszony. Tu jest pan Trudeau. Znaczy nie wiem, które wydanie, bo takie co chwilę to inaczej wygląda, nie? No wygląda dosyć schludnie, więc może być nowsze wydanie. Jeszcze się nie zużyło. Ale nie wiadomo, czy już ten gwarancja ważności nie przeszła, nie? Tak, właśnie tutaj mówisz to jak najbardziej poważnie, ponieważ myśmy w przedrozmowie uświadomili sobie, że teraz jest wysyp zaproszeń do państwa na uklonów właśnie, czyli wszystko, co ma znamiona jakiejś podróbki. Jest Następnie. to naprawdę poważnie komentowane i tu. I tu właśnie, znaczy to jest nieprawdopodobne. Patrzcie, same ważności jadą, znaczy tam jest tak niby strasznie, wszyscy ludzie uciekają, 3-4 miliony uciekło z państwa na U, a tu wszyscy jadą, koncerty, YouTube robi w metro robią koncert. Czyli Habeck to jest wicekancler w Niemczech, wicekanclerz. Tak. Tu Potem można jest powiedzieć Scholz, Habeck, Ludwig. Lindner. To są właśnie ci, którzy bujają tą gospodarką. Oczywiście wszystko wychowankowie Klausa Schwaba, notabene. O tu nawet First Lady Jill Biden do spontan bezuch na Ukrainie, nie? Czyli tak jej się zachciało akurat tam pojechać. Na Tu kawę, jeszcze, widok. no tak sobie wymyśliła, pojadę sobie do Kijowa teraz na weekend. I tu już widzieliśmy to. Tu do tego zaraz dojdziemy, ale teraz wam chciałem pokazać właśnie jeszcze, bo właśnie z tą opcją klonów. To jest właśnie taka teoria, że oni tam jadą, bo te klony mają jakiś termin ważności i dlatego właśnie te fabryki klonów w Kanadzie podobno są zniszczone już. Tu jeszcze jest taka informacja właśnie, że były też pod Orlando, też były jakieś fabryki i to tutaj też pisze, że to teraz przeszło wszystko na Ukrainę.
I to może być powód też, że teraz właśnie taki wysyp jest, że wszyscy politycy, te prominenci, te grube ryby, wszystkie jadą teraz właśnie na Ukrainę. To strasznie wygląda, ale to jest tylko poglądowe. No strasznie, nie strasznie. No słuchaj, wygląda jak wygląda. Klony są hodowane w kadziach. I w takich kadziach to jest teraz jakby notoryczne. To są tak jakby sztuczne łono. Tak to sobie można wyobrazić. A te płyny to są tak jakby wody płodowe. Podłączane to jest do jakiejś technologii. No i one po prostu tak dojrzewają jak rośliny. A później się przerzuca im świadomość, wprowadza technologie różnego rodzaju oprogramowanie, no i wychodzą, tak? I przypominają gdzieś tam w jakimś zaawansowanym stopniu człowieka, którym nie są. No i tyle. I to właśnie jest to, tak to jest szeroko komentowane właśnie, że to tak naprawdę jest. Tu chciałem Wam jeszcze jedno dać z niedzieli, z poniedziałku właśnie, jak była Parada Zwycięstwa w Moskwie, to tu Wam chciałem dać, to jest bardzo ważne, komentowane właśnie dzisiaj, 9 maj, i Putin powiedział, że pokój i stabilizacja nie może egzystować bez suwerennych i wolnych Niemiec. I on dokładnie wie, dlaczego tak powiedział, bo dopóki na całym świecie w zapisku United Nations państwo niemieckie to państwo wroga, dopóty jest utrzymywany ten światowy konflikt. Jeżeli Niemcy staną się suwerenne, wszystko inne upadnie i tego się za wszelką cenę boją. Właśnie kabała i głębokie państwo ma największy strach właśnie przed tym. Dlatego to niemieckie państwo jest tak ciemiężone. Trzeba patrzeć na wszystko z kuchni strony. Nie da rady inaczej. Tu właśnie odnośnie tego, co się szykuje na U, to jest szeroko komentowane, że państwo polskie też się zaangażuje. I tu ku temu właśnie skłania się ostatnia wypowiedź, to było z tego albo z tamtego tygodnia, z weekendu chyba. Ja Wam to zaraz pokażę. Pana Dudy. I tu jest, on wtedy powiedział, że ja tu mam po niemiecku, czekaj, czemu ja tu mam po niemiecku? Po polsku może też będę miał, momencik. Znaczy tych informacji jest za dużo, sorry, ja się tak mieszam tutaj, ale to tego wszystkiego jest po prostu dla mnie za dużo. Czyli tu mam tłumaczenie, to ja może przetłumaczę. Tu z telegramu od Zygfryda właśnie, to była wiadomość z 6 maja. Prezydent Duda zapowiedział wspólną przyszłość dla Polski i Ukrainy, nazywając to nie okupacją, ale otarciem granic. Nie będzie już granicy między naszymi krajami, powiedział, Polską i Ukrainą. Nie będzie takiej granicy, abyśmy żyli razem na tej ziemi, budowali i przywracali nasze wspólne szczęście i siły, które pozwolą nam stawić czoła każdemu niebezpieczeństwu, czy by odeprzeć ewentualne groźby, powiedział Duda. Prezydent RP nie wyjaśnił jednak, co dokładnie oznacza zniesienie granic. Przywództwo polityczne Polski przygotowuje raczej ludność do inwazji wojsk na Ukrainę i zbliżającej się wojny z Federacją Rosyjską na ziemi ukraińskiej. Roszczenia Dudy są publiczną deklaracją faktycznej aneksji przez Polskę ziem zachodnio-ukraińskich pod pretekstem militarnego poparcia wobec rosyjskiej agresji. W tym przypadku państwowość ukraińska jest skazana na zagładę. I tu, to na pewno słyszeliście, bo to było właśnie na pewno też szeroko się rozeszło po polskiej stronie. Także tak to jest komentowane tu na
w niemieckim Telegramie. I w tym momencie, no to właśnie, nie wiem właśnie, jak to rozumieć, nie? Bo to znaczy, to, że nie będzie granicy, to jakim prawem? To co, że oni będą tak wciągnięci po prostu? Czy to będzie okupacja? Czy jak to wszystko ma wyglądać teraz? No to jest już podprogowe przyswajanie ludności owczej do tego, że może być, że po prostu zostaną te granice najzwyczajniej zniesione i to państwo się rozszerzy o właśnie te ziemie. Zresztą oni to planowali od dawien dawna, żeby U i Polskę zjednoczyć. To nic nowego. Tylko że myśmy o tym nie wiedzieli, ale plany były już od dawien dawna. Tutaj właśnie od strony wschodniej to jest właśnie wszystko przez niby akt militarny, a tu właśnie od strony zachodniej Ukrainy, no to tak po prostu łykną sobie Ukrainę, nie? Tyś miał taką informację, gdzie EAFOS-2 naraz pod granicę wschodnią podjechało. Może to pokażesz przy okazji, jeżeli masz to tam gdzieś na poręczu. To też jest bardzo dziwna informacja, dlaczego akurat ten samolot, co on tam ma do szukania. Tu trochę tego jest. Oni się teraz wszyscy tam zlatują i obradują, coś tam omawiają, nawet ściskają się. Ta Baerbock, ona z jakimś politykiem, który tam przy tym stole siedział, co pokazywałeś to ten filmik, też się tak intymnie z nim witała, jakby to był jej chłopak. A to trzeba wszystko brać pod uwagę, że oni się niesamowicie z tym państwem bratają. Ale dlaczego? Odpowiedź jest No. prosta, ponieważ w tym państwie na U tam są klucze tych naszych wszystkich kłopotów. Czy to teraz są chemtrails, czy to są te różnego rodzaju handel dziećmi, czy to są świrusy, biologiczna broń wypuszczana na ludzkość. To, co tam się dzieje w podziemiach, to tylko my możemy sobie wyobrazić, ale nie wiem, czy nasza wyobraźnia aż tak daleko idzie, żebyśmy chcieli sobie wyobrazić to, co tam tak naprawdę ma miejsce. I wszyscy tam jeżdżą, bo wszyscy tam jeździć muszą. Oni nie jeżdżą sobie tam po prostu na urlop, tylko oni dostają dyrektywy, mają się tam zjawić. Znalazłem zakryt. Tu jest właśnie też ta informacja właśnie, że to było też w tym tygodniu amerykański samolot Air Force Two był właśnie w Bratysławie i Koszycach i tam właśnie to jest 75 kilometrów od granicy z U. I pytanie jest, co on tam szukał? Nie było właściwie powodu, żeby tam pojechał. Więc jedynym powodem jest bliskość z granicy z U. To jest jedyne. Coś tam się szykuje. Tu jest właśnie też, bo akurat tą mapkę mam tutaj, to wiem, że tutaj Rumunia też się będzie dobiegała o swoje ziemie tutaj, Polska tutaj, także tu, znaczy ja w ogóle nie rozumiem w tym momencie o co chodzi tam, bo to i tak będzie wszystko podzielone, nie? Tu jest kupę krzyku, kupę hałasu, a tak naprawdę, znaczy to zobaczymy, no to wszystko tak ten. Ciekawe właśnie jest, bo to Harald Tyrs o tym mówił też, o tym mówił Traugott, o tym mówili prawie wszyscy, że tu właśnie pod Kijowem są dwa duże damsy, że pod Mariupolem, tutaj gdzieś będzie Mariupol, nie widać całkiem, też są damsy i to jest właśnie ciekawe, jakie to jest powiązane właśnie z tunelami. Wiemy, że tam jest jedna z największych sieci tuneli pod Ukrainą. I jak to się wszystko ma właśnie z tymi wizytami i tak dalej, nie? Także to na pewno wszystkiego się kiedyś dowiemy.
Ja myślę, nie będziemy zbyt długo na to czekać. No to będzie szybko. Zygi, jak tu jesteśmy przy skanach, to może zróbmy tą robotę ze skanami. No więc dobrze, no to skoro tak, no to lećmy z tymi skanami. Jak to tam wyglądało teraz w ostatnich dniach? No były bardzo ciekawe skany w Polsce, ale to właśnie ja tu do tego zaraz dojdę. Nie będę Was długo tu zanudzał, tylko chciałem parę informacji pokazać. Aha, tu od tego byśmy zaczęli. Kolejny pożar Walmart. Walmart. I to właśnie... Clintonowa właśnie bardzo mocno zaangażowana w to wszystko. Miała Halo, Zygi? No. No właśnie Clintonowa była zaangażowana w tych Walmartach i to tam dziwnym trafem się pali jeden za drugim teraz, nie? Mam taką informację właśnie jeszcze z Mariupola. Tam od tamtej niedzieli wszyscy cywile są oficjalnie wypuszczeni. Także tam tylko zostało wojsko, no i nie wiemy właśnie dokładnie, co tam na dole jest. Tutaj 5 maja właśnie w Frankfurcie nad Odrą był pożar hali. Tu jest to właśnie pokazane, gdzie to było dokładnie. I to właśnie dziwnym trafem tam w pobliżu są, tu jest jakiś Kinderheim, czyli dom dziecka i szkoła podstawowa. Z tymi szkołami to była taka informacja, ja nie wiem, czy ją mam zapisaną, ale była taka informacja przedwczoraj z Hanoweru, że o 9 wieczorem zaczęła się szkoła podstawowa palić. Także to jest też ciekawe. Znaczy, jak wiecie, to piszcie w komentarzach, proszę. Bo tam na pewno ktoś to słyszał. Tu jest Münster. Tutaj też były Kampfmittelfund, czyli też jakieś amunicje czy coś takiego znaleźli. Pozamykali wszystko. I to też tutaj właśnie w pobliżu szkoły, domu starców i kliniki. Tu jest skan właśnie z Münster, że to było skanowane wcześniej i potem właśnie nagle albo pożar, albo znalezisko. Karlsruhe. Tu jest ciekawe, bo myśmy to też pokazywali, to jest te miasto, gdzie tak dużo piramidek stoi i tych wszystkich wolnomularskich symboli i tak dalej. I tu też właśnie całe miasto zalane. Tu jest właśnie Karlsruhe, Kaiserslautern. Tutaj leci gdzieś też w pobliżu ten tunel Amsterdam-Rzym. Też tu właśnie widać skany, które to potwierdzają, że tam cały czas coś się dzieje. Tu jest krótki wypad do USA. Tu były te 32 tanker, czyli te samoloty tankujące, były widoczne na mapach, ale nie było widocznych tych tankujących, nie? Czyli tam każdy, znaczy tam nie wiem, ile tak jeden może wytankować, ale tu pokazali tylko część prawdy. Tu znowu mam parę tych informacji o ćwiczeniach. Przeważnie właśnie w maju wszystko jest skomasowane, że bardzo dużo ćwiczeń. Tutaj Sachsen-Anhalt. Tutaj samoloty właśnie ktoś zauważył, że te duże to są transportowe samoloty A400 z Krakowa przyjechały i ktoś właśnie na wysokości Magdeburga to pobliżu autostrady widział. Tutaj są informacje właśnie, że w byłych sklepach meblowych, czy na parkingach byłych sklepów meblowych stoi bardzo dużo wojska. Tutaj właśnie o widać. I to w tym momencie nie ma nic, to też trzeba tak rozumieć, że
nie wszystko jest skierowane w kierunku wschodnim, nie? Że No tutaj właśnie. też wojsk w kierunku praktycznie w całych Niemczech i to nie ma też jednoznacznej takiego myślenia właśnie, że to wszystko idzie w kierunku wschodnim. Tutaj właśnie A400, to są te transportowce, były widziane w okolicach Świnoujścia. Tu właśnie ktoś zrobił zdjęcie. Juzedom, to jest tu na samej górze gdzieś, Rügen. Właśnie tam, gdzie były widoczne te transportowce, tam ogrodzili właśnie płotem wszystko i zrobili z tego militarny obiekt. Plac ćwiczebny, tak. Tam właśnie takie te samoloty były widziane. To są te transportowce. Tutaj znowu znalezisko bombowe 4 maja w Hamburgu. Tu jeszcze raz, tu właśnie różne skany i to znalezisko tutaj przeczesane z każdej strony. I tu właśnie już do Polski dochodzimy. Tam w komentarzach ktoś pisał pod filmikiem, nie wiem czy to było ostatnio, czy przedostatnio, że właśnie bardzo dużo się dzieje pod Gdańskiem i tu też jest potwierdzenie na to. Praktycznie Żuławy w całości skanowane. Tu jest w okolicach na zachód od Magdeburga, czyli w kierunku Polski. Tu jest takie coś, co ja to już miałem na jesieni taką mapkę. Jak ktoś może wie, to napiszcie, bo ja tego jakoś nie potrafię powiązać, ale to jest Kinderwelt 10 tunel i tu nie wiem o co chodzi. To jest z okolicy Wiednia do Innsbrucka przez Alpy i tu kiedyś były takie informacje, ja tego nie mogłem doszukać, znaleźć, potwierdzić, że tam właśnie były dzieci transportowane. I ktoś może, jak ktoś może wie, to niech napisze w komentarzach, proszę. Tu jest też skan właśnie Niemcy i Polska. W okolicach Krakowa, Małopolska. I tu na północy Grudziądz i tam Mazury. Tu jest taki przerywnik do, bo się akurat rocznica była zakończenia II światowej. Jest taka dyrektywa 1067 amerykańska i tutaj to by znaczyło, że Niemcy nie są bezsecurity, jak to powiedzieć, No nie są okupowane. okupowane w celach uwolnienia, tylko Jako zwyciężonych państwo wroga. Czyli to państwo wroga istnieje do dzisiaj w ONZ, nie? Tak, i ono jest, dlatego są tutaj te obce wojska. I tylko i wyłącznie są po to, żeby ten konstrukt państwa wroga utrzymywać. Bo ja wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, no co tutaj szukają obce wojska? Przecież to jest chory, tak? Oni są cały czas tutaj i nikt tego nie kwestionuje. To jest po prostu normalne, stało się. Jeszcze wszyscy to otrzymujemy, nie? Tak, my to Jest utrzymywanie utrzymujemy. z podatków i to są straszne masy wojska, sprzętu i tak dalej, nie? Tu jeszcze chciałem dodać, że to jest Rheinwieselage, czyli te łąki nad Renem. No. Tu jeszcze taki przerywnik 666. Poodwracane, nie zawsze musi ta szóstka być taka normalna, ale ta szóstka może być też tak jak w luszcze i tak dalej, odbicie luszczane. Tak samo Microsoft, Windows, Apple.
Tu właśnie o tym, żeśmy ostatnio mówili, o ten Eschborn, to było koło Hamburga chyba, nie? I tam też, teraz też tłumaczą, dlaczego policja była, dlaczego wojsko. Podejrzana paczka. Tu jest jeszcze taki mały przerywnik, to jest Gabriel. I on tak samo jak Johannes był przetrzymywany i wyszedł właśnie też w zeszłym tygodniu na wolność. Gabriel właśnie tłumaczy te wszystkie rzeczy prawne i tu polecam właśnie tą książkę też. Ein Mensch kann tylko, kann nur ein als Mensch aufstehen. Czyli człowiek może tylko jako człowiek powstać. Jest bardzo solidnym, takim stąpającym po ziemi analitykiem, który między innymi układ UPU rozgryzł do części pierwszych. Dlaczego pewne działania tutaj mają miejsce i dlaczego takie, na przykład tak jak pierwsza i druga światowa, dlaczego one powstawały i wszystkie pozostałe inne W, dlaczego miały miejsce, ponieważ zawsze zostały ubezpieczane, ale on ma wiedzę niesamowitą, także takiego człowieka... On jest dyplomatą, byłym dyplomatą, nie? Dlatego, no dlatego proszę. on to wszystko wie. I tu jest jego kanał, tu zapraszam was. Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen. O, tu u góry jest napisane. Także Tak. jak kogoś to interesuje, to zapraszam. Lecimy dalej. Tu teraz będziemy w okolicach Hanoweru, a tu jeszcze Skandynawia. Tu też właśnie zrobiłem ten skan, żeby widzieć, że to nie tylko Niemcy, Polska, Skandynawia jest też skanowana. Londyn, Anglia. Tu jest sytuacja, to było Tystal w Szwajcarii po wodzie. I tu też właśnie to jest powiązane ze skanami. Nie wiadomo, czy topili coś tam, czy zacierali ślady, czy o co tam dokładnie chodziło, ale to jest powiązane ze skanami. Że woda stulecia, nie? Tak to jest skomentowane. Tu jest też pomiędzy Danią i Norwegią. I tu właśnie to, co żeśmy mówili o tych prezydenckich samolotach na Słowacji, Holandia, tu w okolicach właśnie Szczecina, Gryfino, Pyrzyce, tam cały czas właśnie skanują pod Szczecinem. Tu też jakiś dziwny wyjazd helikoptera właśnie ktoś zauważył. Na Usedom albo na południe od Rügen. I też tam się okazało, że tam też coś znaleźli. Ewakuacja. Tutaj znowu to było w okolicach pod Hanowerem. Nieszczęśliwy wypadek tego szybkiego pociągu ICE. W tunelu. Pociąg zepsuty z 400 gośćmi na pokładzie. I tu jest właśnie to miejsce, gdzie to się stało. I tu od razu widać ten tunel, tu właśnie by był. A tu jest ten trójkąt bermudzki i tunel Hamburg-Stuttgart. Tu są teraz skany z Polski. 6 tankowców. I dwa kolejne, które nadlatują. To są te dwa kolejne. A te 6 tutaj krąży właśnie, które są widoczne na mapie. I nie ma żadnego dotankowania. Czyli tu chodzi o to, że wszystkiego nie widzimy. Nie? Mają po prostu, zdejmują te ortowanie, żeby nie było tego widać.
Tu jest taka wiadomość, że samolot z Krakowa bodajże przyleciał do Norymbergi. Także latają we wszystkich kierunkach, o właśnie z Rzeszowa. Z Rzeszowa do Norymbergi. Samolot wojskowy. Tu jest ciekawa informacja. Zachodnia Polska. Żeby nie robić żadnych zdjęć, tu pisze, że bardzo dużo kolonii wojskowych na zachodniej Polsce. Ciekawe, czego się obawiają, jak się robi zdjęcia. I tu właśnie cały maj to jest ten, nie? To nawet widać polskie rejestracje. No ale to jest ciekawe, że granica zachodnia, nie? Także to po prostu trzeba patrzeć na to wszystko całościowo i nie tylko mieć w głowie konflikt, bo tu może też o coś innego chodzić. Tu jeszcze raz P8, to jest bardzo ciekawe. Te P8 i P3 to są od łodzi podwodnych. I tu jest ten P8 Poseidon, w tym na Rumunii, w Rumunii. I tu też mamy skany z Polski. Koło Warszawy, Lublina i tu właśnie ciekawe, koło Krakowa cały czas, nie? Kraków, tutaj też Rzeszów i tu w okolicach Torunia. Tu znowu zamknięcie lotniska od 2 maja do 20 maja. Tu jeszcze raz ta informacja. Także widzimy, że wszędzie pełno wszystkiego. Sporo tych zabawek. Tu jest znowu Polska, Koszalin, Szczecin. No i tutaj właśnie Bydgoszcz, Bory Tucholskie, chyba to już było parę razy. I to tutaj koło Szczecina to na obydwu stronach. Większość wprawdzie w Niemczech. I troszkę w Polsce. Tu jeszcze raz. Tutaj Berlin. No tu jest taki właśnie przerywnik. Jak Kiedy. USA bombarduje i tu podane są wszystkie ogniska zapalne z ostatnich lat, całe mnóstwo tego było, to wszyscy wchodzą po ciemku i nikt nic nie widzi. Ale jak tylko państwo na R zaczęło bombardować, państwo na U, to się takie coś pojawiło. No to wszyscy krzyczą, rzucają farbami i tak dalej, nie? Tu jest kolejny skan właśnie Dania. Dania i północne Niemcy. Tu też to samo. A tu jest właśnie ciekawy Bornholm. No, ciekawy. On właśnie najbliżej z Gdańska, nie? Na Bornholm. W Madrycie właśnie tu zrobiłem skan z Hiszpanii, bo tam rzadko są, ale też skanują w okolicach Madrytu. Tu znowu Polska. Tu u góry właśnie w okolicach Gdańska, Gdyni, Bydgoszcz, no i tu widzicie. Warszawa.
Holandia cały czas jest skanowana. No tam to cały czas, jak dużo. Tu znowu są samochody na autostradzie. Tu jeszcze raz Płock. I tu jeszcze raz, tu jest Warszawa, Poznań, okolice Poznania, Bydgoszcz. I tu pomiędzy Berlinem i granicą. I tu też dokładnie widać te skany polskie. Tam będą dalej jeszcze też parę polskich skanów. I tu jest bardzo ciekawa informacja z Grafenwöhr, to jest na Bawarii. I tu jest, tam ktoś ma jakiś sklep, Lebensmittel Einkaufsgeschäft, że miał zyski rzędu 2000 dolarów i od paru tygodni dniówki, czyli zysk na dzień jest około 30 tysięcy dolarów, nie? Także to jest jednoznaczne, ile ludzi tam, znaczy ile wojskowych więcej mieszka teraz w tych rejonach. No to ciekawe, czyli tam się rozrasta coś. Tam się rozrasta. Tam były takie informacje też, że oni szukali cały czas mieszkań. Od tych wszystkich maklerów nieruchomościami właśnie tam cały czas meldowali, że cały czas szukają mieszkań dla wojskowych. Tu jest Polska. Te białe zakreślone tutaj to są drony. A tu właśnie z Rzeszowa wystartowały i lecą właśnie w kierunku zachodnim. Także nie wszystko na wschód. Tu znowu pod Gdańskiem. Olsztyn. Skanowany. Tutaj też znowu jest okolice Częstochowy. Warszawa. No widzicie sami. No i cały czas Niemcy skanowane. Tu jest ciekawy skan, bo ktoś napisał właśnie, że takich samolotów w jednym rzędzie jeszcze nikt nie widział. To były 5 czy 6 samolotów amerykańskich. Tu znowu Polska, Biłgorad pod Karlinem, Węgorzyno. O, tu coraz więcej tutaj na Grudziądz, Toruń, Olsztyn, tutaj pod Radomiem, Bielsko-Biała, w okolicach Kalisza, Leszna, Warszawy. Aha, i tu jest taka informacja właśnie, że na Morzu Bałtyckim pojawił się ten Orion P3. Ten Orion P3 to jest, on szuka, on ma, szuka łodzi podwodnych i może właśnie takie łodzie znaleźć, namierzyć. Czyli tak samo on może nad wodą szukać albo też nad lądem. Tu jeszcze raz. Tu jest znowu pomiędzy Berlinem i Polską. Kostrzyn, tu jest Kostrzyn nad Odrą. Włochy, północne Włochy. I tu jest taka informacja od Gitaro, chyba to jest z tego kanału AMP News. Dziś w nocy w Grajs. To jest z Turingia. Koło godziny 1:30 najpierw powoli przyleciał nad nami większy, dość głośny helikopter, a kilka minut później EC-135 lub 145 z tego, co słychać. Przyleciał z reflektorami, oświetlał park i przyległy las. Równolegle na ścieżkach parkowych pojawił się pojazd z reflektorami na dachu. Nie wydaje mi się, żeby szukali zbiegłych funkcjonariuszy domu opieki. Wraz z wczorajszą operacją poszukiwawczą z użyciem śmigłowca wizyta trzech odrzutowców ma sens w lesie
który znam już od dość dobrze, musi być więc coś bardziej interesującego. I znowu to jest to samo. Jest nam dobrze w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo inaczej byliśmy gdzie indziej. Ciekawe, nie? Ktoś zna las i okolice i nagle widzi, że tam helikoptery, reflektory szukają, może niedźwiedzie się obudziły. To znaczy my, jak się obudzimy, to my są chyba tymi niedźwiedziami. O, tu jest ten grajc, tu jest grajc. Koło cwikał. Tu jeszcze raz właśnie ten park. Znaczy jak ktoś to zna, to wtedy może wszystko ładnie malować, nie? No i to jest zastanawiające. Właśnie tutaj widać te skany, to zielone. I w tym miejscu właśnie były widziane te helikoptery też i pojazdy z reflektorami. Tu znowu znalezisko bombowe w Lipsku. To już było, chyba dwa były, bo jedno było w tamtym tygodniu. Tu jest taka ciekawa informacja, że od 30 września TUI, czyli to są te wyjazdy zagraniczne, ta firma TUI to jest firma turystyczna, kompletnie zamykają. Serio? I z jakiego powodu, że się nie opłaca po prostu. Tak. Nieopłacalność. Nie do wiary. Były też takie informacje, że ktoś 15 sierpnia chciał wracać z urlopu i nie mógł zabuchować samolotu, bo ktoś powiedział, że od 15 już nie można. Że od 15, aha, w tej firmie. Nie, akurat nie w tej firmie, ogólnie. Nie wiem, w której firmie teraz, ale taka informacja właśnie była, że ktoś planował urlop i nie mógł wrócić samolotem już, bo już nie można było zabuchować samolotu. Od 15 sierpnia. Ach tak. Interesujący. Takiego olbrzyma kiedyś widziałem, trzy takie olbrzymy. To było, one tak nisko leciały i tak szybko przeleciały, że nawet komórki nie zdążyły wyciągnąć, żeby zdjęcie zrobić. No bo Krystian, jak one tak nisko lecą, to przepędzą jak burza. Bo to on się wydaje, że on tak powoli leci, ale to był moment, nie? Tu jest też ciekawa wiadomość, że strażacy ze strażakami zrobili wypadek. A strażacy ze strażakami, o kurde. No to wiadomo czemu, nie? Były też takie informacje, że samolot nie mógł wrócić, bo pilot nie był w stanie. To jakiś pasażer objął stery i w ogóle nie był szkolony, ale chyba na jakimś automacie, czy nie wiem, jak on to zrobił, i wylądował. A może jechał nawalony? Znaczy po tych, nie? Jechał. No, między innymi, ale słuchaj, ja wiem, że gdzie jest właśnie Feuerwehr, gdzie są strażacy, oni też lubią gasić ogień, wiesz? Jest coraz więcej takich, no to może być też, nie? Ale jest coraz więcej takich komunikatów, nie? A z tymi samolotami to było takie coś nawet, że jakaś linia lotnicza w ogóle zamknęła loty, bo nie mieli ludzi. Wszyscy chorzy. Tu jest też Lipsk. Tu właśnie tam było to znalezisko też. Tu jest Szwajcaria. Wiedeń. Wiedeń i Bratysława. Warszawa jeszcze raz. Tutaj właśnie twoje tereny, Zygfryd, tam na zachód od ciebie. Geilenkirchen. Niemcy, Belgia, Holandia. Marsylia. Czyli wybrzeże południowe Francji i tu Barcelona.
Tu było, tu Włochy, Rzym, Triest, Czechy, właśnie to chciałem pokazać, że Czechy są też tutaj bardzo fajnie pokazane. No i tu właśnie Polska też. To by było na południe od Wrocławia chyba tutaj. Kamieniec Ząbkowicki, tamte tereny. Lipsk, jeszcze raz, to znalezisko. I tu jeszcze raz potwierdzone, zamknięte wszystko. Tam prawdopodobnie ludzie w nocy musieli opuszczać mieszkania. 3,5 tysiąca ludzi zostało ewakuowanych, czyli albo wyniesionych stamtąd. A co, bombę znaleźli? Drugi raz już. Nikt nic nie widział. Nazbierało się tych bombek troszkę. Tu jest taka ciekawa informacja też właśnie in dem geräumten Gebiet. W tych okolicach, tam gdzie właśnie ewakuowali ludzi, były też biolaboratoria i blood bank, czyli bank krwi. Tu jeszcze raz Lipsk, odkrycie bomby, ewakuacje na dużą skalę, zamknięcie dróg, linii kolejowych, tunelu, City Tunnel. I tu ktoś właśnie napisał: córka i przyjaciele są teraz z nami na noc. Helikoptery, wiele karetek pogotowia, szczekające psy, a księżyc ma podwójny pierścień. Halo. Z podwójnymi pierściami to zaraz do tego dojdziemy, zwykle, nie? No. Zaszczepieni przyjaciele w dużej mierze unikali nas od czasu. No, Od czasu tego wyczipowania. keczupu. Okazuje się, że zaczynają się budzić, mają problemy zdrowotne, które wiążą się z keczupowaniem. Nagle są wściekli na polityków i politykę. Promyk nadziei. I tu teraz pytanie, czy to było wszystko przez bombę? Tu znowu bomba w Telgę. I tam było przedszkole właśnie, które Kita to jest przedszkole. I też 12 kilometrów od Münster. To przed chwileczką też było właśnie o Münster, że tam też były znaleziska. I tu jest tylko ciekawe z tym Telge. Was aber viel interessanter ist Tatsache, dass dort der Ursprung des Roten Kreuz liegt. Tam został Czerwony Krzyż założony, w Telge. Także zbieramy kropeczki do kropeczki. Tu właśnie ten Czerwony Krzyż założony w 1933 roku. No ciekawe. No proszę, 33. Ciekawa data. I tu jeszcze raz Telgę. I tu właśnie też były zdjęcia, jak to było przedszkole budowane. Nie było kopane, tylko właśnie te elementy były zakładane. I ten założyciel Czerwonego Krzyża nazywał się Józef Koch. To może taka informacja na marginesie. Tu właśnie też to jest to Telgte, Münster. I tu właśnie też cały czas skany są. Znam te tereny akurat, bo tam woziłem materiał. Tu ktoś właśnie zdjęcie zrobił, że cztery samoloty w jednym rzędzie leciały. Pięć nawet, pięć. Odrzutowców, nie? To taki rzadki widok. No pięć na raz to rzadko. Tu znowu Sprengung von Munition, czyli znowu jakieś znalezisko amunicji. I to jest ciekawe właśnie Bad Kreuznach. To jest w okolicach Rheingiselage, czyli tamtych łąk nad Renem. Tutaj jakaś fabryka w Bochum. Eickhoff.
I tu jeszcze raz ogólna sytuacja w Niemczech i tu znowu Małopolska, Nowy Sącz, Kraków, Tarnów. W Polsce właśnie tutaj pisze, że duże maszyny robiły skany. I tu było właśnie, tu się zaczęło za Warszawą, ale one szły w kierunku Warszawy. I tu taka informacja właśnie, że Lidl i Aldi zamykają nagle i będą remontowali. Od następnego tygodnia będzie Aldi i Lidl remontowany. I to jest w okolicach Augsburga. Czyli dwie filiale koło siebie, tak? I zamykałem na jeden raz. I Scanflug der Ribbe gab es letzte Woche, że w ostatnim tygodniu były tam robione skany. A widzisz. Tu jeszcze raz te duże transportowce w Rzeszowie. Tu jest taka informacja, że ponad 100 amerykańskich Transportflugzeuge sind die letzten 5 Tage auf dem Flughafen Rzeszów gelandet. Że właśnie ponad 100 transportowców w ostatnich 5 dniach wylądowało w Rzeszowie. To jest siła. Tutaj znowu ten pożar. Pożar w szkole w Hanowerze. Tu jeszcze raz Czechy i Polska. Tu jest znowu jakiś pożar. To było w okolicach zapory Steinbach, a ta No to zapora jest pojeździeśmy. Euskirchen, dokładnie. Tam, gdzie był ten Ahrtal i ta powódź rok temu. Także też ciekawe, że teraz akurat pożar tam, nie? I akurat przed tą zaporą. Akurat. Tu znowu Hanower melduje pożar. Niebezpieczeństwo pożaru. I tu właśnie chciałem Wam pokazać, bo to odnośnie tuneli. Tu mam przygotowane, to jest u Zygfryda na kanale. Może niektórzy widzieli. I tu jest właśnie taka scena z filmu, która pokazuje właśnie te maglewy, czyli magnetyczne lewitacjon. Czekaj, ja to muszę tylko znaleźć teraz. Faceci w czerni akurat film. Faceci w czerni, dokładnie. To był ten drugi. O, tu mam. Jeszcze raz. Było właśnie fajnie pokazane, a tu właśnie, że pokonują bardzo dużo kilometrów w bardzo krótkim czasie. Nawet pokazane tam było w tekście. Czekaj, ja to mam. A tu jest znowu coś innego. No, ale chodzi o to, że tam od Los Angeles do Sydney
te maglewy mogą w 20 minut przejechać. Także zobaczcie, co jest przed nami ukrywane, nie? A wszystko pokazane w filmach. Z kontynentu na kontynent przez 20 minut. I to, jakie to jest wyprzedzenie do samego samolotu, który i tak już leci szybko. O. Lecimy dalej. A to już było o Lipsku. I tu jest właśnie ciekawy skan. To takie podobne skany już były w zeszłym tygodniu, ale ja nie wiedziałem, jak na to zareagować, bo to takie jakieś dziwne, ale to naprawdę tak było pokazane w internecie, taki skan. I teraz wam pokażę prawdziwy odcinek. Jak to naprawdę wygląda. Jeszcze raz, o tutaj on gdzieś z Dubaju chyba, przez Rosję i tutaj gdzieś poleciał w górę. No jeszcze raz, Dubaj, Rosja. No i tu by były Stany chyba, nie? Stany albo Kanada. W prostej linii. Niesamowity. Czyli tu też widać właśnie, o tu jeszcze raz, jak ten świat jest zbudowany. Tu jest napisane na dole właśnie, że znowu wypłynęły dane. Tu akurat przy Elonie Musku i od NASA. I to zdjęcie jest SpaceX satelity i pochodzi od Elona Muska. I tam podobno 11 zdjęć wyciekło i to jest właśnie pytanie, czy to specjalnie wyciekło, czy po prostu czy po prostu to wyciekło, żeby nam coś pokazać. No i tu widać właśnie, to jest cały, tu jest Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia. No i tu by była kraina wiecznych czy wiecznych lodów, nie? Tu jest wytłumaczone właśnie. Nie chcę nawet wchodzić na temat okrągłej, owalnej, kwadratowej czy prętowej Ziemi, ale ja osobiście nie wierzę, że jest to wyciek danych, lecz celowe i świadome opublikowanie takich obrazów lub zdjęć. Wyciek danych brzmi po prostu bardzo dramatycznie i przyciąga uwagę. Obecnie Elon Musk jest bardzo mocno eksponowany, dlatego jestem bardzo ostrożny w stosunku do niego jako osoby i z tego powodu jeszcze nic o nim nie pisałem. Najpierw kupuję Twittera, potem wyciekło nagranie, które ma przedstawić go jako hybrydę, a teraz to ze zdjęciem SpaceX. Wolę być krytyczny niż ulec medialnemu szumowi, ale cieszę się, że ktoś mnie lepiej nauczył. Dokładnie. Także to jest to. Tu jest chyba jeszcze jedno zdjęcie. I tu jest właśnie bardzo ciekawe porównanie. No praktycznie jeden dobre. Do jednego. Tak. To jest dobre. To jest prawdziwe pokazywanie. Czyli oni nam pokazują, jak Ziemia wygląda. Wszędzie nam to pokazują. Także nie miejmy złudzeń. Prawdziwe zdjęcie. Tak wygląda nasza Ziemia. Jeżeli wziąć pod uwagę to zdjęcie i sobie uzmysłowić, że naokoło jest lód, a to są te skrawki Ziemi, no to można przypuszczać, że ta Ziemia, patrzeć na nią, no to ona mi w tym wypadku już piłkę nie przypomina. A co przypomina każdemu z was, no to sami możecie się opowiedzieć. Może kwadratowa, może trójkątna. No. A jak już jesteśmy przy tym, no to może pokażmy coś więcej, bo masz materiały na temat
na temat prawdziwej, jak wygląda ta Ziemia. Są takie nowe mapy, które też wyciekły. Pokażmy może je. Myślisz o tym? Tak. Zatrzymaj na chwilę. Czyli widzimy trzy pierścienie. Środkowy pierścień to jest nasza Ziemia, którą znamy. Później jest te białe, to jest wieczna zmarzlina. Później są kolejne lądy. Później mamy tak zwany ocean Posejdona. Później kolejne małe lądy, później mamy przejście admirała Byrdsa, Strait. I tam, jak się przedostał, to wylądował na ziemi, której nie znał. I wtedy opisywał w swoim pamiętniku, że widział mamuty latające po zieleni, a przebył wieczną zmarzlinę, więc sam nie wiedział, gdzie się znajduje. I te pierścienie to też odnośnik do Władcy Pierścieni, do filmu, nie? Tak. Też, który dużo, dużo powiedział. Land of Uriel, Aldebaran, A i B. Land of the Forgotten Path, Land of Silence. No, tutaj mamy naszą upragnioną Andromedę. Nasz dom, Krystek. Woman. Infinite lens. Imirio. To są określenia, których nawet nie znamy. Helvetios, Marka, Matka. no, Crux, Lens of Time. Frozen. No, także tu jest właśnie to, co No Lens, czyli lądy nam znane. To nasza Ziemia, jaką znamy. I patrząc na to wszystko, no jest to niesamowite, bo tam mamy już na zewnątrz, już mamy Asgard. Asgard i to już spotykaliśmy się właśnie z takim określeniem. To jest oczywiście bardzo tak obrazowo pokazane, tak żeby można wyobraźnią ruszyć, ale jedno jest pewne, że nas się oszukuje do niewyobrażalnych rozmiarów. Naszym zadaniem jest połapać się w tym wszystkim. No. No. Dobra, Zyku, to skany mam zrobione, tu mamy zrobione. No to co, to lecimy z pogodą? Lecimy z pogodą, no. Dobra. Zykryt mi przysłał właśnie dwa takie filmiki. Ja wam to może pokażę na samym początku. Myśmy to już kiedyś o tym mówili, ale to a propos tego, że myśmy mówili też w ostatnim czasie o tym samolocie z tymi soczewkami. I to w sensie takim, że on może palić co chce, czy po prostu zniecać pożary. To się obraca też w lewo, w prawo. Można tym bardzo dobrze sterować.
I tu właśnie takie coś, to już było chyba w lecie tamtego roku. No i tak dziwnie się pali trochę, nie? To było w Turcji, w Altai. Leciał obiekt latający i wszystko wypalał, jak palnikiem, tak jakby polał jakąś substancją, która się pali. Także taki nienaturalny pożar, można by powiedzieć, nie? Bo to też jak się pali, to się inaczej pali. A tu właśnie widać, że był zrobiony, znaczy to jakoś to ognisko powstało. Tu wam chciałem pokazać jeszcze takie coś, to też. To następstwo na szeroką skalę zakrojonej geoinżynierii. Jeżeli się bawić w Boga, to wtedy takie coś się powstaje, że po prostu chmury runą. I to nie jest deszcz, to nie jest ulewa, to jest po prostu wylewanie się wody jak z portalu. Bardzo Tutaj też. zgwałcona. Na bardzo zaawansowanym stopniu zgwałcona natura. Tutaj właśnie znowu geoengineering i robienie pogody. Tutaj transportstrecke, czyli robienie chmur najpierw i potem przesuwanie tego przeważnie właśnie z zachodu na wschód, na Europę. I tu wam chciałem pokazać, to było też teraz 7 maja chyba w Chinach. Ten Czerwone niebo. 对啊，怎么这么红呢？天不去啊！哇靠，这个天怎么啦？不是，它红的不会飞到天上去。没了。它在闪动。我靠，啥情况啊？No takie, że ciekawe zjawisko. Do końca nie wiadomo właśnie, co to było. Jakby ktoś kiedyś tam podawał, że będzie czerwone niebo jak krew, to byśmy w to nie uwierzyli. Teraz patrząc na to, trudno uwierzyć. Tutaj taka wiadomość z ostatniego piątku z Allgäu. Die ganze Nacht lang suchen Taucher den Tunnel nach Opfern ab. Wir wissen nicht, ob noch Personen in diesem Fahrzeug sind. Die Wasserwacht ist mit. Tam chodziło o to właśnie, że tu było takie przejazd. No zaraz wam pokażę. O, właśnie taki przejazd był i tam poprzez burzę to wszystko się wypełniło wodą i tam płetwonurkowie właśnie szukali też, chcieli pomóc ludziom, którzy tam utknęli w tym. To są płetwonurkowie. No i tam pod tą wodą znaleźli samochód, ale to jak to się stało wszystko i dlaczego tyle wody, to do dzisiaj nie wiadomo, nie? Po tygodniu ten tunel prawdopodobnie jeszcze do dzisiaj jest zamknięty. Znaczy ten przejazd, bo to jest tylko taki przejazd. Do pogody jeszcze. Tu właśnie chciałem wam pokazać te chemtrailsy. Jakie Nawet ciekawe figury. Takie ciekawe figury, dokładnie. Tu jest huragan, gdzie to było? W Dakocie to było. Ale poturbowało to miasteczko. I to
Wszystko przez to, że się steruje pogodą. Jejku, to wygląda strasznie. I tu wam chciałem pokazać jeszcze, to jest chyba zwykle to, co chciałeś. To są te trzy turbiny, które wypuszczają właśnie ten eliksir. A to właśnie tu idzie po cały... To idzie całkiem... Tu są turbiny właśnie, a po skrzydłach to jest wypuszczane zwykle chyba. O. I potem zostają takie ślady. Zobacz, jak to impozant wygląda na samej górze, a jak intensywne to jest, jak patrzysz na to z dołu, prawda? On tak, Krystek, wygląda, jakby był przygotowany tylko do czegoś takiego. A tu mamy filmik od Franka. Frank, pozdrawiamy cię. No, pozdrawiamy. I Frank tutaj właśnie dzisiaj to wrzucił, że tam leciało coś właśnie dziwnego z nieba. Zobaczcie, tu widać takie właśnie... Pełno bawełny puścili z samolotu. Także tu jest Frank. Jeszcze tam mamy, czekaj, z pożary na Syberii. To jest bez głosu. No ale wypalone wszystko, jak widać. To też nie widać, żeby to było naturalne. О, дали воду в колонке нам. Да? В колонке же набирали. Да. Воду дали. Сам он был так. Сгорел. Наташку нахуй подхватила огород, но тут на дом не пошло. Вот дом, вон дом, нахуй.
Вот ее, вот оно все подряд и пошло, как ветер, блядь. Кубик, ну. Вот надо сразу сколько. Раз, два, три. Ты посмотри, одни трубы надо. Ебаный, тут вообще дом новый. Пацан, я только свой дом построил. Какой? Мащина. Только сгорел у него, он недавно построил опять. Ебаный, тут смотри, сколько их подряд. Ебаный, пластик. Смотри, отъёбаный, ну, вон что-то и там, да. Тут дорог-то не видно. Нет, проскочим, нет. Не знаю. Что, кума? Проскочим, блядь, кума надо нахуй домой ехать, какая вахта. Пока дом, тут ещё газик, горят, вот они все подряд. Да, ну, мальчик, попали нахуй. Także straszny zakrót, nie? Że to po prostu taka klęska i to widać, że to nie oszczędziło nikogo. No, naprawdę. Ale anomalie. To z pogody byłoby wszystko. No to skoro mamy pogodę za sobą, no to teraz przejdziemy do trzęsień ziemi. O, właśnie jeszcze raz. Tak, jeszcze. Mhm. To są właśnie te teksty ze Syberii, tak. To teraz przejdźmy do trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi, tu właśnie przelecimy szybciutko, tam dużo nie było, także będzie szybko. Już to mam. O właśnie tutaj były trzęsienia ziemi w okolicach wyspy Epstein'a. To jest koło Dominikany. I tam, tu jest właśnie na dole napisane, że właśnie w tych rejonach znaleziono bardzo dużo kości dziecięcych w okolicach, wokół wyspy. Wiem, o co chodzi. Tu jest połączenie od razu do La Palma, tam gdzie ten wulkan taki długo był, na całej jesieni prawie. Te kropki to są trzęsienia ziemi. Tutaj właśnie w pobliżu Etny, to było w tamtym tygodniu, był to połączenie właśnie z Etny w kierunku Jerozolimy. Teraz znowu tutaj było trzęsienie ziemi. W Pompeji. Ciekawe. Tu znowu pod Florencją. W ciągu ostatnich kilku dni dotarły do mnie bardzo ciekawe wiadomości. To pisał właśnie ten Argos z kanału AMP News, które bardzo pasują do obecnej sytuacji, ale z perspektywy, którą nie wszyscy znają. Gematria. Gematria lub gimatria jest hermetyczną techniką interpretacji słów za pomocą liczb. W tym procesie litery są przekazywane na odpowiadające im wartości liczbowe według różnych kluczy, co pozwala na wydedukowanie z nich znaczeń ustaleń związków.
Ja sam nie jestem zbyt dobrze zorientowany w tym temacie, ale moja droga Johanna jest. Kilka tygodni temu nawiązałem do związku między Czarnobylem i Recon City, Residence Evil, po tym jak okazało się, że Czarnobyl to nie jest tym, o czym mówią nam w mediach. Pojawiły się dowody na to, że pod terenem reaktora mają znajdować się ogromne podziemia, co wyjaśnia wojskowe przestrzegania strefy zamkniętej. Było to ściśle egzekwowane ze względu na promieniowanie jądrowe. Proszę to powiedzieć wielu żyjącym tam zwierzętom, takim jak jelenie, sarny, lisy itd., które czują się tak jak w domu i w pełni korzystają z przyrody. Powstało już o tym kilka filmów dokumentalnych. I tu właśnie jest takie, ja sobie pamiętam, wtedy chodziłem z tatą do lasu i od mniej więcej tamtego czasu było zabronione chodzenie do lasu. Tu jest gematria jeszcze Czernobyla. Jesteś Bogiem, człowiek za kurtyną, imię Antychrysta. Niekończący się cyrk. I tu jest właśnie powiązane to z grzybami. Nie? Myśmy nie mogli do lasu chodzić. Grzyby po Czarnobylu powiedziano nam, żebyśmy pod żadnym pozorem ich nie jedli, ponieważ są skażone. Prawda? Prawdopodobnie leży gdzie indziej. Grzyby są niezwykle zdrowe i lecznicze. Prawdopodobnie jest to kolejny sposób trzymania nas z dala od zdrowych i leczniczych roślin, podobnie jak w przypadku marihuany. Dokładnie. Ja już to właśnie wiem, że grzyby, oprócz tego grzyby to są w ogóle stworzenia, które są między światem roślinnym a zwierzęcym. To są takie jakby pomiędzy nimi. To są łączniki. Tak samo jak popatrzysz na przykład na świat wodny, na te różnego rodzaju zwierzątka, które żyją na dnie morza czy oceanu. Tak falują razem z nurtem i to ani to rośliny, ani to zwierzęta. Właśnie z grzybami jest podobna sytuacja. I one tak naprawdę nas mogłyby bardzo dobrze leczyć. Szczególnie takie jeszcze przez samego siebie nazbierane. Iść do lasu, poprosić ducha lasu o to, żebyśmy mogli te grzybki sobie nazbierać, przynosząc to do domu z zupełnie inną intencją, jakbyśmy je przyrządzili, to one nas będą leczyć, tak? A tak nas w taki sposób zabrano nam drogocenny czas, w którym mogliśmy się leczyć i zrobiono, co zrobiono i myśmy uwierzyli w to. Właśnie, wierzymy wszystko w to, co nam powiedzą, nie? Przeczytaj to, co tam pisze w tym tekście. Chcesz to przeczytać? Działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwpasożytniczo, przeciwzapalnie. Zawierają składniki aktywne, takie jak glutation. Zwiększa produkcję tlenu w komórkach, wspomaga wytrzymałość, reguluje wydzielanie hormonów, zmniejsza niepokój, poprawia jakość snu, poprawia pamięć i koncentrację, promuje energię chi. I tu jest 7 grzybów, które zwalczają raka. I tu jeszcze taka właśnie informacja była o kanabinoidy. Czy wiesz, że ludzie mają układ kanabinoidowy? Mamy receptory dla struktur kanabinoidowych, co oznacza, że w zasadzie potrzebujemy konopi dla naszego zdrowia. Co zatem wiąże się z tymi receptorami? Bzdury i toksyny. Znaczy myl i gifte, to trochę źle przetłumaczone jest. Jestem pewien, że żaden lekarz medycyny, farmaceuta ani dietetyk nie słyszał o tym na swoich studiach. No, to co powinni by podawać, im tego nie podawają. Ja miałem taką informację i ona jest potwierdzona, że na studiach lekarzom nie podaje się takiego kierunku jak Ernährungswissenschaft, czyli nauki na temat odżywiania. Lekarz to jest to pierwsze, co powinien się uczyć, jak odżywiać się. A są nawet tacy, którzy twierdzą, że odżywianie się przez człowieka nie ma nic wspólnego z jego stanem zdrowotnym. To sobie trzeba wyobrazić.
No. Ja słyszałem tylko o witaminie D na przykład, bo to mnie bardzo ten temat interesuje od lat i to wiem, że tam oni się uczą, mają 1 godzinę na studiach o witaminie D i im jest zalecane właśnie, żeby podawać 800 jednostek, nie? Także to jest bajka. Tu jest dalsze trzęsienia ziemi we Francji. No tu patrzcie, na te czerwone punkty to są wszystko trzęsienia ziemi. Tu bardzo dużo w Pirenejach, na granicy francusko-hiszpańskiej. Alpy też tutaj. No i okolice Monako. Jeszcze raz. Tu właśnie Pireneje. I tu jest znowu połączenie tych najnowszych odkryć, czyli Lizbona do Berlina. Te czerwone właśnie to były te ostatnie trzęsienia. I tu jest przecięcie Amsterdam-Rzym. O, przecięcie akurat w Luksemburgu. Koło Luksemburga, no. Tu jest jeszcze bardziej dokładnie to. Tu jest Ramstein, to jest ta baza amerykańska. I tu właśnie idzie ten nowy kanał Lizbona-Berlin. No i tu właśnie przecięcie Rzym-Amsterdam. Tu jest to kuzel. Tu cały czas są skany robione i cały czas coś dziwnego się dzieje. Także czekamy na dalsze informacje. Tu jeszcze raz to trzęsienie ziemi. Clermont-Ferrand. Tutaj jeszcze raz. I tu też podane Tiefe, głębokość 10 km. I tutaj dalsze też 10 km. Tu jest nawet to trzęsienie, to co było na torze stare z Lublina. Też 10 km. Fajnie połączone, nie? Florencja, Lublin, Francja. Tutaj też właśnie były skany w tym Clermont-Ferrand, tam gdzie to trzęsienie ziemi. Także to jest wszystko powiązane. Kolejny dowód na to. Tu właśnie też trzęsienia w Chile, Paragwaju i Boliwii. Tu jeszcze raz. Tu też nawet w godzinach, minuta później, właśnie tu jest w Boliwii i w Brazylii minuta później. Także zbiegi, dziwne zbiegi okoliczności, nie? A to widać, że to są poważne wybuchy. No widać, widać. No. 6,2 skala. No, konkretny. Tu jest jeszcze raz ten Clermont-Ferrand. To jest tu gdzieś. I tu jeszcze raz te skany właśnie i potem trzęsienie ziemi. Tu znowu kolejne trzęsienie ziemi w górach Harcu. Wernigerode. Tam już było przed paroma tygodniami też. Tu wiadomo Buczegi. I tu też właśnie pisze, że najpierw były 3 skany, 3 loty skanujące. I teraz znowu trzęsienie ziemi. Tu jeszcze raz właśnie te loty skanujące. I tu właśnie mamy, tu jesteśmy na końcu już teraz, to było z dzisiaj, 13 maja, nie, z wczoraj, 2 km. Tu jest w Legnicy, w okolicach Legnicy, bo to jest 43 km na północ od Legnicy, 11 km wschodni,
Sud-est, południowo-wschodni w kierunku Głogowa. Tu jest na Śląsku 16 km na północ od Rybnika, 10 km na wschód od Kuźni Raciborskiej. Na 1 km, także to ciekawe. Tam są kopalnie jakieś tam z krytką o Kuźni? Trudno mi powiedzieć, chyba nie. Tam nie lasy wiem. Same, nie? Kuźnia Raciborska. Ja nie znam bynajmniej. I tu z dzisiaj właśnie z rana, 9.07, 10 km Legnica. Są 29 km na zachód od Legnicy i 12 km na wschód od Bolesławca. Jaki mocny? Tylko nie piszę. Zaraz się dowiem, czekaj. O, tu jest właśnie to trzęsienie. Nie piszę jak mocno, ale. No ale na 10, a tu jest 3. W skali 3 Richtera. 10 km. No to one mniej więcej wszystkie takie są gdzieś. 3 coś. Niektóre nawet 5, akurat 3, no ale tam w Brazylii widziałeś było 6, nie? 6 coś tam. No. I tu ciekawa, w ostatnich 24 godzinach to pozdrowienie dla tatka. 42 trzęsienia ziemi. Tadek na pewno znalazł więcej. No Tadek tam prężnie działa. Dziękujemy mu. Ale zawsze koło tej Legnicy, jakby w tym samym miejscu. Cały czas to samo. No. Cały czas. Co oni wysadzają w tym jednym, jedynym miejscu? No na pewno się tego dowiemy jeszcze. Tak jakby ktoś odbudowywał coś i znowu wysadzają i znowu. I też na 10 kilometrach, co? To jest 10 kilometrów, tak. No, ciekawy. No, a co tam jeszcze masz? Dotarliśmy do końca. Dobra, no to słuchaj, to powiedzmy teraz może o tym firmamencie. Słońce i księżyc i kopuła. Ja chciałem przy okazji nawiązać do tego, co wczoraj Dorota robiła na filmie. Wglądy duchowe, polecamy kanał też. Tak, Wglądy polecamy, duchowe. Pozdrawiamy Dorotkę, Aleksa, no i tą panią, która ten wgląd robiła, Ewę. Świetna robota, bardzo, bardzo, bardzo dobra robota. I tu właśnie oni mówili o kopułach też między innymi, o księżycu, o słońcu, o kopułach. I tu właśnie takie zdjęcia właśnie, które często tak wychodzą. Też nie wiadomo dlaczego akurat tak. Ale jak weźmiemy, tak, jak weźmiemy sobie takie szklane narzędzie, takie naczynie, to wtedy może co nieco wyjść właśnie na jaw, dlaczego tak się dzieje. I tam właśnie ktoś pisał, że zrobił zdjęcie księżyca z obłódką. Tu też są zdjęcia księżyca z obłódką. Czy to jest słońce? Nie wiem. Słońce chyba. Chociaż tu pisze księżyc, mąc. No i tu by to było wytłumaczone właśnie, jak te obłódki powstają. To jest szklana kopuła. To znaczy tam nad nami ten firmament. To znaczy ten firmament nie jest szklany. On jest, tak żeśmy już w tych poprzednich audycjach mówili o tym, właśnie powiedziała Dorota, że to jest z trzech różnych rzeczy, więc jest energetyczna,
jest technologiczna, jest fizyczna. Fizyczność to tak notabene zagęszczona energia, czyli materialna, można powiedzieć, materialna, energetyczna i technologiczna. I tutaj warto nawiązać do tego, w jaki sposób materia powstaje. Materia powstaje i różne stany skupienia, jeżeli pewne uwarunkowania działają. Poprzez zmianę tych uwarunkowań może taka kopuła się zapaść i ona w wielu miejscach już ma dziury, już po prostu prześwity, których nie są już w stanie energetycznie załatać, ponieważ to są zbyt masywne uszkodzenia i te uszkodzenia można uzyskać poprzez między innymi, a tak naprawdę najskuteczniej poprzez intencje i poprzez przesyłanie energii, jeżeli stajemy się właśnie antenami, czyli prosimy źródło o wsparcie nas energią i poprzez nasze ciała przesyłamy w kierunku tego, tej kopuły naszą energię do rozpuszczenia tego, co tam jest energetyczne. I to bardzo dobrze działa i można w ten sposób spowodować, że gdy zostanie ta masa krytyczna osiągnięta, to ta kopuła się po prostu zawali i będziemy mieli tutaj dostęp do tej prawdziwej energii, która z góry do nas przychodzi, że się tak wyrażę, z góry. Czyli my jesteśmy jakby w tej bańce, w tej półczaszy, bądź jakkolwiek ona nie wygląda, ale jest po prostu taka kopuła nad nami, która nie jest naszym tworem, ani nie jest tworem natury, tylko jest sztucznie wywołana, aby nas tutaj trzymać w tym więzieniu. Dlatego te zdjęcia tak wychodzą w naturze. Jest możliwe, że ta kopuła pęknie w najbliższym czasie i będziemy mieli dostęp do lepszego nieba, Zygfryd? Do lepszego słońca? No do lepszego nieba, lepszego słońca, do lepszej widoczności, a przede wszystkim, Krystian, żeby energia, która do nas dochodzi, ta, która nas wspiera, żeby mogła swobodnie przepływać, to na dużo zaawansowanym poziomie będziemy mogli sobie nasze zdolności, nie tylko telepatyczne, ale i inne, które mamy w naszych ciałach, po prostu polepszyć. Także no, idziemy do lepszego świata. Tu przy okazji chciałem ten kanał zareklamować. Sons of Patriots to prowadzi taki Sebastian. Pozdrawiamy Sebastiana też. Synowie Patriotów. Mhm. No to mamy to. Jestem ciekawy właśnie, jak to wszystko będzie. Ostatnio na kanale AMP była też dyskusja właśnie o Księżycu i to bardzo fajnie. Ja wam chciałem też przy okazji zareklamować ten kanał. AMP News, to jest tutaj i to jest odnoga jakby kanału PUF Media, bo to jest Argos kanału PUF Media, on założył właśnie taką odnogę AMP i tam właśnie jeszcze więcej rzeczy daje i tu właśnie była dyskusja w ostatnich dwóch dniach o Księżycu i właśnie ludzie właśnie pisali, wyzwaniali i przekazywali swoje spostrzeżenia. Także było bardzo dużo zwątpienia, prawie nic nie pasowało z tym księżycem i ludzie to wszystko widzą, szczególnie wieczorami i też zachęcam głowę do góry wieczorem czy w dzień i obserwować, co się wokół nas dzieje. Zareklamujmy może też te kanały, które warto by było zareklamować od naszego właśnie przyjaciela Torstena, też jego kanał, no jest wprawdzie niemieckojęzyczny i warto by było. Jeszcze raz Zygfryd, to jest kanał Zygfryda. Fajnie tutaj znowu urosło, już prawie 9 tysięcy ludzi jest, fajnie.
No to jest bardzo, bardzo budujące to jest. To są wszystkie informacje na bieżąco, także codziennie są nowe informacje. Tam niektórzy nawet się skarżą, że za dużo. To jest ten, czekaj, to była cenzur. No. Zachęcamy do Torstena, tu jest ten kanał Torstena. To jest ten, z którym nagrywałem. On jeszcze nie ma aż tak dużo ludzi, ale też trzeba powiedzieć, że jego bardzo mocno banowali. Jego tak ścigali, także on tutaj mógłby mieć 200 tysięcy. On jest też na Odyseę, bo właśnie na YouTubie to tylko Zygfryd się umie utrzymać, a tu właśnie oni uciekają właśnie na takie kanały cenzur. I potem właśnie jest tak, że jest mniej to osiągalne wszystko. To jest ten minus tego wszystkiego, nie? Mhm. Ale tu można też to ten znaleźć. To jest cenzur. Na Odysei po prostu, proszę szukać. Nein, danke, tu jest. No. I tu jeszcze właśnie na Telegramie to jest ten kanał od Tostena. Cenzur, nein, danke. Oryginal. I chciałem właśnie jeszcze raz Franka, Wizję Wizjonem. O, tu właśnie to ostatnie wideo właśnie. Dzisiaj zrzucili włókno z samolotów. To jest Frank tutaj. Wizję Wizjonem. I tak samo Frank ma kanał na Rumble. Rumble i tam najlepiej pisać nazwisko Kozłowski i to wtedy się pojawi ten kanał od Franka na Rumble. Ale tak, te filmy, które ma na Rumble, ma też wszystkie tutaj na Wizję Wizjonę, na Telegramie. Tak, on je wszystkie przerzuca. Tak jak to robi Przemek u nas tam na Zykryciupka właśnie z Telegramu. Mhm. I coś wam jeszcze powiem. Ja akurat zrobiłem sobie, że właśnie ten telegram rosyjski wrzuciłem. Widzisz, Krystian, jestem dumny z tego po raz pierwszy. Czyli niebieski. Tak, niebieski. I hasa jak ta lala. Hasa jak ta lala, jestem zadowolony. Nie muszę specjalnie szukać, tylko cak, cak i od razu wszystko wyskakuje. Ja tutaj wam tak dla odmiany, dla rozluźnienia puszczę taki krótki filmik jako sytuacja, którą mamy teraz. To jest sytuacja w Niemczech, jakie zamiary są, więc posłuchajcie. Waffenlieferungen. Pazifistest du noch oder bombst du schon? Także tak wygląda satyra. Jest to angielski humor, bardzo czarny, ale jakże wymowne to wszystko jest. Także miejmy świadomość tego, że znajdujemy się w poważnej sytuacji, w której faszyści będą robić wszystko, żeby właśnie wywołać między nami ten zamęt, ale my się nie damy, bo będziemy razem. Jesteśmy razem, jesteśmy ludźmi o otwartych sercach i czy jesteśmy Polakami, czy jesteśmy Niemcami, Rosjanami, nawet Ukraińcami, to miejmy świadomość tego, że jeszcze mamy serce w klatce piersiowej i duszę, która jest w naszym wnętrzu. Nie jesteśmy tylko body, my jesteśmy free living soul i powinniśmy się według tego też zachowywać i nie stać jeden drugiego wilkiem, tylko łączyć się. To jest teraz czas łączenia się, ale my łączymy się z podobnymi sobie. To
To jest tak jak, a ci, którzy nie pasują do nas, oni do nas nigdy nie przyjdą, bo mogliby się podjarać. Tak też było widać na naszej enklawie, którą mieliśmy całkiem niedawno, żeśmy doszli do tego wniosku, że było nas w grupie ponad 100 ludzi, a na zewnątrz, jakby się tylko do pierwszego, drugiego, trzeciego sąsiada poszło, no to by nas uznali od razu za oszołomów. Tak wygląda właśnie ten świat, który się teraz rozdziela. Ale my mamy przede wszystkim się łączyć ponad państwami, ponad podziałami, bo to wszystko fałszywy. To wszyściuteńko są fałszywki. Na tyle już na pewno wyście to dostrzegli, bo w innym wypadku nie bylibyście z nami i budujmy to wszystko dalej. Co tutaj jeszcze mamy z tych naszych rozkmin? Mamy jeszcze, powiedzmy jeszcze może o Elonie Musku. O Elonie Musku właśnie wszyscy się zachwystywali ostatnimi dwoma, trzema tygodniami właśnie zmianami w Elonie Musku, że przeszedł na naszą stronę i tak dalej. I tu właśnie chciałem wam pokazać dwa... Czekaj, gdzie to było? Znaczy tu jeszcze raz mam to mamę. Elona. No proszę. To już było pokazywane ostatnio, ale tu akurat mam pod ręką, to pokażemy jeszcze raz. Tu jest Elon, albo Elonka, też nie wiadomo do końca. Female Skullmax, także... No jak popatrzy się na jej figurę, już tak powiedziałem, no to przypomina bardziej raczej kobiety. No. Obserwujmy to. No. I tu jest właśnie informacja z wczoraj, czy przedwczoraj, wczoraj chyba, że właściwie jest, znaczy po wszystkim, nie będzie tego, nie będzie Musk kupował Twittera. No, no jesteśmy tutaj akurat przy akcjach, no bo akcje akurat się sypią, co? Właśnie. Akcje między innymi sypią. Twittera. Mhm. Tu właśnie jest też podane właśnie, że te akcje się sypią i tu no cały czas czekamy na to, żeby się posypało całkowicie. Teraz były bardzo duże spadki na Bitcoinie. Ale tu właśnie to wszystko jest sztucznie podtrzymywane, także to jak to walnie, to będzie jeden wielki hałas. Tak, to będzie jeden wielki hałas. Zresztą ostatnio właśnie Thorsten powiedział, że mamy się przygotowywać, bo na początku czerwca, około 4, coś szykują. Coś szykują i powiedział, że mogłoby to doprowadzić, jak nie będziemy przygotowani na to, że znowu będzie tak, że będziemy z reklamówką zapieprzać do piekarni po chleb, z reklamówką pieniędzy. Mogłoby tak być, ale to jest właśnie ten efekt niespodzianki. My mamy być przygotowani na nich, jak będą chcieli to wprowadzić, żeby już iść im naprzeciw. Nie trzymajcie pieniążków na koncie, pieniążki w domu. Tam są najbezpieczniejsze. A tam, gdzie mogą z nimi wszystko zrobić, no to wiecie, jak to jest. Tu jest Zygi jeszcze taki fajny kanał 5 przed 12, 5 for 12. I to właśnie, tu są wiadomości giełdowe. Jeżeli kogoś to interesuje, to codziennie są właśnie aktualizacje. Bardzo fajny kanał. Mm. No 30 tysięcy to już jest troszkę. No i tu jeszcze taka puenta do tego właśnie, tu jest... Ja tego akurat nie znam, bo to ten, ale... No Snoop Dogg, to wszyscy go dużo idzie. Ja nie znam. Że napisał takie coś, no, że jak Elon Musk nie może, to może ja mogę kupić Twittera, nie? No zaczynają się nalewać z tego. No. No.
Już od Elona mi się nie podobało jego nazwisko od samego początku. Nazywa się Musk. No, mamy taką sytuację, gdzie wszyscy mają z tym do czynienia. Daj spokój. Dobra, to cóż, czerwone punkty u polityków. Czerwone punkty u polityków to jest taka ciekawostka. Ja to już wcześniej wiedziałem, ale tak nie umiałem sobie tego też poukładać i teraz w ostatnim czasie się takie fajne wytłumaczenie pojawiło. To też tłumaczył Kai Orak, znaczy Kai pochodzi chyba z Polski też. On ma kanał YouTube Kai Orak i on, znaczy często ja się dziwiłem, jak to jest, że jest w gazecie albo w jakimś portalu internetowym zdjęcie zrobione z taką czerwoną kropką. Tak jak na przykład tu widzicie, to jest jakiś przewodniczący czy szef Daimler AG i dali mu taki punkcik tutaj w koło. Nie? To jest The Epoch Times, gazeta, poważna gazeta. Tu wam pokażę, tu jest ta z Australii, szefowa, prezydent, czy nie wiem, jak jej tam. I też czerwony punkt. Tutaj politycy niemieccy z czerwonymi punktami w tle. Tu też dalej. Tu jest nawet właśnie ta Baerbock. Tu jest prezydent. Tu jest Kamala Harris. Tu jest Juziu. I teraz tu jest jeszcze dalej. Wszystko czerwone punkty. I to są zdjęcia z gazet przeważnie. Po co to wszystko jest? Jest takie wytłumaczenie. A to już było. Jest takie wytłumaczenie właśnie. Tu są różne przykłady podane i tu akurat czerwony punkt. Czerwony punkt. Überdeckt teilweise oder ganz das Gesicht. To znaczy, że Freimaurer są przeciwko tej osobie. Znaczy tam nikt nie miał zasuniętej twarzy. Ten czerwony punkt był z tyłu. Rote punkt undeutlich zu sehen der P. Czyli czerwony punkt i ostro widziana osoba, czyli po prostu dobre zdjęcie, czyste. Czyli... Unterstützung durch die Freimaurer, czyli... No, wspierane są przez wolnomularzy. Później tam na przykład takie Schlüsselperspektywy, to znaczy, że czasami jest takie coś, że przez dziurkę do klucza kogoś widać. No. Tu jest na przykład Schlüsselloch, to jest Gegensache oder Mensch. Totale Unterstützung von Deep State und Freimaurer. Czyli czarne tło i czerwony punkt. I Schwarze Hintergrund. To są totalnie wspierani. Czerwone tło i ten czerwony punkt jeszcze, nie? No. I tu są właśnie graue Hintergrund, na przykład takie jest szare tło. To wtedy to wsparcie jest stracone. Utracone. Mhm. Jak jest niewyraźne zdjęcie, to ta osoba nie jest chciana. Jest niechciana, no. To może mieć jakiś wypadek w przyszłości albo coś w tym sensie, nie? Tu jak jest szatiety person, czyli zacieniona. Szczególnie na twarzy albo na ciele, to tak samo. Niechciana. Niechciana osoba. Tu tak samo właśnie jak jest cień w tle, to też jest niechciana osoba. Czarne tło. Żółte Vordergrund, czyli przed, jak jest żółte, to właśnie często takie były zdjęcia w bildzie właśnie, że były żółte zdjęcia, że te wsparcie zgubione, znaczy nie wspierają go więcej. Osoba, jak jest od tyłu zdjęcie i cień w twarzy, to tak samo jest, wir wollen dich nicht mehr.
Nie chcemy cię. Czarny płótny grunt, czyli przed, jak jest przed tą osobą czarny przedzdjęcie, no to wtedy też jest, nie ma wsparcia. Jak jest czarne tło z przodu, to też nie ma wsparcia, tak. Także to są wszystko, no zobaczcie, to jest szok, nie? Takie coś. I poszukajcie sobie po zdjęciach różnych, po różnych gazetach, może gazety internetowe, bo to jest najczęściej właśnie w gazetach, wydaniach internetowych. Jak ty to wyniuchał? Ja już to wcześniej słuchałem tego i też mnie to kiedyś właśnie męczyło. Co to ma być za zdjęcie takie, nie? Co to ma znaczyć? Mm-hmm. Ale właśnie to jest to, o czym my tu wszystkim mówimy. Jak ta świadomość jest w głowie, potem to wtedy się te czerwone punkty widzi wszędzie. No i tu też widać, no te osoby też mają te czerwone punkty, czyli to, no, można zaufać albo nie zaufać, albo, no trzeba wiedzieć po prostu, nie? No tu u góry było zawsze zaufanie chyba, nie? Tak. No. O, tu jeszcze taka ciekawostka, odnośnie Księżyca, to jest chyba Norymbergia, piękny zamek w Norymbergii. I tu jest właśnie napisane, że ten, kiedy jest znowu pełnia, i tu jest piątek 16 maja, to w ogóle się nie trzyma Kuby, bo nie ma w piątku 16 maja. Piątek był 13 maja, a tu znowu ktoś napisał, to było w innej gazecie znowu, kiedy znowu pełnia, i tu ktoś właśnie napisał w sobotę 16 maja. No dzisiaj, my nagrywamy, teraz jest sobota 14 maja. No. I co jeszcze mam? A o resecie chciałeś jeszcze, nie? Tak. Re od ra i set razem reset. The grid reset jeszcze, nie? Tak. Także nie ma żadnych przypadków. Teraz się te energie spotykają. Ale my to możemy wykorzystać do naszych celów i niech będzie tym razem po naszemu i tym razem będzie po naszemu. Już my o to zadbamy. My wszyscy razem, bo my już dawno zdecydowaliśmy, że koniec tej zabawy, skończyło się. Krystian, to dobra, to powiedzmy jeszcze o Trumpie. Na sam koniec już. Tu wam pokażę takie fajne zdjęcie. Znaczy, czy są podobni, to sami osądźcie. Mi się wydaje, że są podobni. Mi się nawet wydaje, że to jest jedna twarz. Ojciec i syn. To jest generał Patton i Donald Trump. I Donald Trump jest synem generała Pattona. Generał Patton, on był bardzo popularny, bardzo znany w czasie II światowej. Znaczy ja się trochę interesowałem jego życiorysem. On tutaj na Bawarii właśnie wyzwalał wszystko i doleciał prawie do Berlina, dojechał prawie do Berlina i przed Berlinem wtedy musiał stanąć i czekać. I on nie wiedział wtedy, dlaczego on ma czekać, przecież on już chciał zdobywać Berlin. I wtedy było tak zrobione, że to już było rozpisane, że Berlin miał zdobyć ktoś inny. Generał Patton potem właśnie się zastanawiał, znaczy on za jego język, on był bardzo krytykowany. On powiedział na przykład takie coś też, że bronimy
Defeated to jest bronić chyba, nie? Wrong tak, enemy. Myśmy zdobyli obcego, niewłaściwego wroga. I on w ogóle bardzo krytykował właśnie wtedy te czasy powojenne. Tu jest też właśnie generał Patton i zginął przypadkowo w wypadku samochodowym. Całkiem przypadkowo. Jakie to dzieło przypadku? To jest generał Patton. I jeszcze jest takie przypuszczenie, to jest, no wygląda jak Trump. Tu jeszcze jest takie przypuszczenie właśnie, że, znaczy nie, to jest teza, to jest powiedziane, że tak jest, że Trump jest kuzynem JFK. To jest JFK, tu jest JFK Junior i tu jest Michael Flynn. I Michael Flynn jest synem Josepha Kennedy. Znaczy, przypuszczali, że on zginął na II światowej, ale prawdopodobnie przeżył i tu jest, to jest jego syn. Także to jest wszystko rodzina, a generał Patton jest wnukiem Lincolna. I tu właśnie jeszcze było takie coś powiedziane, taka wypowiedź była Trumpa właśnie, że on się wypowiedział, ja wam to puszczę, może to pod koniec jest powiedziane właśnie, że Trump się wypowiedział do zabójcy właśnie JFK, że to był ojciec Teda Cruza i on do niego powiedział właśnie, że on, że się zemści za śmierć swojego wujka. Czyli to by było tak, że JFK był wujkiem od Trumpa. Spokrewniony, tak. To może to puszczę teraz i ten. No. Nie ma głosu. Nie ma głosu, już. Już daję głos. Czekaj. Trump is related to the Kennedy family. Here's how. George Patton is the grandson of Abraham Lincoln. Benito Mussolini is George Patton's brother. Joseph Kennedy, who's the older brother of John F. Kennedy, who we thought died in World War II, actually didn't, but he went into hiding and had a son who happens to be General Michael Flynn, which makes Flynn first cousins to John F. Kennedy Jr. And where is Trump in this nutty family tree? Donald Trump is, get this, the biological son of General Patton, which makes Trump the first cousin of JFK Jr., which explains why Donald Trump actually accused Senator Ted Cruz's father of being friends with JFK's killer. He was avenging the death of his uncle. No. Także mamy tutaj kolejną zagwózdkę i temat do rozpracowania. Dlaczego właśnie tak się dzieje? To jest rodzina, która właśnie opiera się tym ciemnym. Dlatego nas teraz już pewne zachowania nie powinny zbytnio dziwić, bo to są powiązania rodzinne. No i tym, że oto sposobem, Krystian, dobrnęliśmy do końca. Jeszcze jest kwestia królowej brytyjskiej. Ja bym powiedział, że jeszcze będziemy o niej słyszeć. Bardzo dużo się mówi w ostatnim czasie, co się dzieje, co tu jest grane.
z królową, powie, pokażmy może, że już jest w nietypowej pozycji. Także tutaj ja myślę, że w najbliższym czasie co nieco usłyszymy. Tutaj był ostatnio właśnie Dzień Matki. Pokaż to. A jak jest Dzień Matki, no to trzeba iść do matki, tak? Happy Mother's Day. Ja cię kręcę. Jak to widziałem, to musiałem się tak śmiać. No i to jest... Tak, to jest właśnie nasza królowa. No już, już jej wiele nie zostało. Chyba już teraz jej zostało tylko gazety czytać. No. No świat się zmienia, kurczę. Podawają media, że nasz kochany Bill Wrota dostał koronkę. Słyszałeś to? No tylko nie wiadomo, która wersja Billa Wroty, nie? Tak, tak, tego nie wiemy. No on dostał koronkę, słyszałem, że szef Banku Światowego też dostał koronkę. No dostają teraz, wszyscy koronki teraz, no. No teraz wszyscy dostawają. Niedawno żeśmy mówili o tym Jens Stoltenberg, to był były szef NATO, który poszedł do Norwegii, coś tam z bankowością miał do czynienia, on też dostał koronki. No co za przypadki. No, a oficjalnie praktycznie już nie ma tego, nie? Już tylko z pierwszych stron gazet można o tym poczytać, nie? O tym poczytać. A kto jest, a kogo nie ma? No teraz słyszałem, że Macron, który oficjalnie jest, a ponoć już jest gdzieś zupełnie indziej, już się mówi, że będzie egzekucja powieszenia w więzieniu. Tam się to więzienie już określiło, które to ma być i ma być właśnie stracony. Ja mam jeszcze takie coś, znaczy tu jest też odnośnie Macrona, to też nie wiadomo, która wersja, ale tu mam taki krótki filmik jeszcze, jak on się pojawił na meczu piłkarskim i jak go ludzie serdecznie powitali. Czekaj, sprawdzę, a jest, czy będzie dobrze słychać. To było komentowane właśnie, że śpiewali mu podobnie jak Let's Go Brandon. Aha, coś takiego. Tylko tego nie zrozumiałem, jak to było po francusku. No i bardzo dobrze. Wszyscy odejdą, wszyscy. Bo wszyscy są po prostu przestępcami. Zresztą obecny kanclerz też ma Dreck am Stecken i wielu polityków niemieckich, jak to wszystko powychodzi na jaw, jak wszystko się teraz wyjawi, co było w keczupach, jak ludzie zaczną się przewracać, bo to wszystko jest przed nami. Teraz się matryca ziemska zmienia, a wraz z tą matrycą będą oczyszczać się energie, które do tej matrycy nie należą. I wtedy ludzie zrozumią, jak mocno dali się oszukać. I wtedy politycy nie będą wiedzieli, gdzie mają uciekać. Jak ludzie ich dorwą, to ludzie ich rozszarpią na szczępy. No cóż, Krystian, w ostatnich audycjach mówiliśmy o tych zaginięciach dzieci. Jak dużo dzieci ginie. Także kochani,
zachęcamy tutaj do pilnowania naszych dzieciaczków, żeby były zawsze pod naszą pieczą i żeby, bo nie wiadomo, gdzie zło czyha. W ostatnich czasach 200 tysięcy młodzieży zginęło i media przestępcze w ogóle o tym nie mówią, także miejmy to na uwadze. Was bardzo serdecznie do tego zachęcam. Prawda, Krystian? Tak jest. To jest, się na pewno skończy też, ale teraz jeszcze jest ten zły czas właśnie, że jeszcze były podane takie dane też z Austrii właśnie, że bardzo dużo dzieci, które od uciekinierów czy przesiedleńców, którzy przyszli do Austrii, to po prostu nie można ich więcej zlokalizować. To jest w tysiącach. Właśnie i taka jedna pani polityk powiedziała, że jeżeli będziemy mieli takie coś, że będziemy się musieli zajmować dziećmi, bo skądś przychodzą, to natychmiast od pierwszego dnia najpierw dzieci, a później cała reszta. Żeby już do takich tragedii nigdy nie doszło. Jeszcze może na samiuteńki koniec Benjamin Fulford mówił, że wybuchają nowe demie. Coś tam teraz ten, to może krótko też pokażemy, to jest już końcówka właśnie naszego programu. Mhm. Jest jakaś taka nowa choroba, zgnilizna we wschodnim w Algoju. I już zamykają Sperrbezirk eingerichtet, już pozamykane wszystko i ostrzegają, straszą ludzi, że pszczółki nasze kochane roznoszą nową zarazę. Nie dajmy się zwieść. To są kolejne sztuczki Matrixa. Tych przestępców. Ale ciekawe, że w tym momencie teraz, nie, jak wszystko jest rozpylane, wszystkie drzewa kwitną i mają tyle kwiatów i taka wiadomość, no to jest normalnie szok. No to pewno znowu, żeby do pszczelarzy się albo do kogoś dobrać, wiesz? Przecież teraz się mówiło, gdzieś tam jakieś zielenie chcą wytępić, gdzieś tam jakieś gospodarstwa, co mają tam jakieś zwierzaczki. No dlatego te królestwo zwierząt zgłosiło się do ludzkości, aby ludzkość się obudziła i broniła ich, bo my jesteśmy strażnikami ziemi. No. Dokładnie. No cóż, no to dobiegliśmy do końca, Krystian. No, dzisiaj teraz... sobota wieczorem, myśmy bardzo długo nagrywali teraz. W sobotę wieczorem jest koncert Eurowizji i prawdopodobnie zwycięzca już jest pewny. Jutro zobaczycie, kto to był. No, jestem sam ciekaw. Ja wprawdzie tego Zenfu nie oglądam, no ale jestem ciekaw, kto wygra. No mówi się już otwarcie, Zygi się już mówi, że Ukraina już wygrała. A, no widzisz. Nie dała rady z prezydentem na R, no to chociaż w Eurowizji zabłysnął. No zobaczymy. No tak to jest w cyrku, tak? W cyrku jest, jak jesteśmy, no to śmiejmy się. No cóż, Krystian, no to mamy materiał za sobą, tak? No mamy wszystko, było tego bardzo dużo. No to daj z powrotem ikonkę na zdjęciu. Dałem ikonkę, a właśnie już, ja już nie jarzę. Teraz. No. No dobrze, no cała kartka jest przerobiona, moja, więc jesteśmy gotowi z materiałem, będziemy zbierać kolejny. Dzisiaj jeszcze miałem jeszcze zamiar nagrywać kolejne odcinki, ale chyba już dam sobie spokój, bo mieliśmy tutaj przeprawę przez ten Zoom, trochę nas w konia robił, musieliśmy odcinki łączyć ze sobą, także teraz klecę to no i wypuszczamy to tak, żebyście byli na bieżąco poinformowani. No cóż, Krystian, kolejny raz Ci dziękuję za Twoją pracę, za te zbieranie tego wszystkiego. Pozdrów Joasie, za to, że wytrzymuję z Tobą, że daję radę. No i trzymajcie się tam. Do następnego razu, co? Dzięki, Zygi. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu. Cześć. Pozdrowienia. Ciao, ciao. Cześć.